Okej, okay. Dobry wieczór, kochani. Witam was na naszym cotygodniowym spotkaniu zespołu. No i jak ostatnio ma się to, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no co tydzień mamy gościa specjalnego, dzisiaj też mamy i zawsze go przedstawiam. A ponieważ z Wojtkiem coś uzgadniałem i to, co mi Wojtek powiedział, teraz się zaskoczę, Wojtek się sam przedstawi. Co wy na to, dobre czy bardzo dobre? Wojtku, oddaję ci głos. Tak ustaliliśmy tutaj z Tomkiem, że przedstawię się dla was sam. Ja od razu przyłączę się też na tryb prezentacji, bo mam całą prezentację przygotowaną na to dzisiejsze spotkanie, łącznie z przedstawieniem się, także żeby nie dublować i nie zabierać waszego cennego czasu, także postanowiliśmy, że po prostu przedstawię się już osobiście, także ja już tutaj się przełączam, także sekunda i tylko będę prosił was, żebyście dali znać, czy wszystko widać na pewno. Dobra. Ja dostępnym ekran. Jest wszystko okej, tak? Widać. Znaczy możesz powiększyć, nie? Tylko... Tak. Ja to puszczę jako prezentację, także dobra, mam to. Okej, ja to was tylko. O, tak. No i dobrze, także dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie budować network w social media, bo właśnie się tym głównie specjalizuję i kilka słów na mój temat, tak, zanim zaczniemy. Nazywam się Wojciech Rubin, jest mi niezmiernie miło, jestem niezależnym trenerem networku od 3 lat, jestem współtwórcą projektu sieciowisko.pl, jest to jedna na pewno z nielicznych, nie wiem, czy to jest jedyna, ale jedna z nielicznych agencji marketingowo-szkoleniowych w Polsce, która działa stricte pod network marketing, czyli pomagamy network marketerom właśnie budować biznes przez social media. Mówię pomagamy, ponieważ mam też wspólnika, Mateusza. No i co? I też chcę od razu powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, że to będzie zupełnie inne szkolenie niż wszystkie. Daję wam słowo, że tak będzie. Ja nie jestem tutaj po to, żeby wam wciskać jakieś motywacyjne teksty, jakieś dziwne rzeczy. Nawet jeżeli padnie jakiś wulgaryzm, bo może tak być, ja mam taki przekaz, po prostu po to, żeby gdzieś ten przekaz wzmocnić, postaram się dać dużo takiej technicznej wiedzy, którą będziecie mogli wdrożyć od razu w swoje działania, bo to jest, wydaje mi się, że najważniejsze, bo można pitolić różne rzeczy, ale najważniejsze jest to, żeby od razu ta wiedza została przełożona na praktykę. I pamiętajcie jedno, to, że ja tutaj jestem, to nie jest też przypadek, bo Tomasz wyróżnił mnie, zapraszając mnie tutaj. Ja oczywiście jestem bardzo wdzięczny zarówno jemu, jak i oczywiście każdemu z was osobna, ponieważ jestem tutaj dla ciebie, tak? Jestem tutaj dla ciebie, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, jestem dla ciebie po to, żeby dać swoją wartość, żebyście mogli rozwinąć się jeszcze bardziej w tym biznesie, rozwinąć zarówno swój biznes, jak i swoją markę osobistą, bo o tym też troszkę tutaj, nawet myślę, że nie troszkę, ale sporo porozmawiamy. Także ja tutaj dam od siebie to, ile jestem w stanie dać na ten moment, czyli mam nadzieję, że sporo, bo już gdzieś tam tego doświadczenia w tym działaniu online mam. Także podejrzewam, że to będzie bardzo mocne, fajne spotkanie, szczególnie jeżeli dwie strony się zaangażują, tak? Ja tutaj dam od siebie 100%, jeżeli ty również dasz od siebie 100%, to na pewno i ja, i wy, i ty będziesz zadowolony, tak? Więc żeby oczywiście z tego szkolenia wynieść jak najwięcej, to powiem tak, ze słuchu zapamiętujemy około 10%, więc jeżeli będziecie tylko słuchać, to oczywiście też fajnie, nie mówię, że nie, bo ja tutaj niczego na pewno nie będę wam narzucał, ale zapamiętacie 10%, tak? Oczywiście zalecam, żeby notować, ponieważ po notowaniu jesteśmy w stanie zapamiętać aż na już 40%. Oczywiście wiadomo, notowanie plus działanie 70%, ale to, co jest też bardzo istotne, bo wiele osób mówi tylko o notowaniu i działaniu, ale bardzo istotne jest to, szczególnie tutaj w networku mamy taką piękną możliwość, tak, bo tutaj rozmawiam z network marketerami, że wy możecie notować, działać i uczyć tego dalej. Ja na przykład dostaję często pytanie, że Wojtek, dlaczego twoja wiedza jest tak usystematyzowana i możesz tak jakby wstać z marszu w nocy i zawsze gdzieś tam odpowiedzieć na pytanie, ponieważ ja uczę ludzi i ja przekazuję swoją wiedzę dalej. To jest też bardzo istotne w networku, żeby jeżeli wy się czegoś nauczycie, jeżeli wy zdobycie jakąś wiedzę, to warto nie tylko zanotować i działać samemu, ale ją przekazywać dalej, bo wtedy wy również na tym też korzystacie, tak? I ogólnie network to nie jest też sam w sobie to, żebyście tylko wy mieli dobrze, ale wiadomo, że tutaj, jeżeli chcecie wzrastać z networku, no to musicie skupić się na tym, żeby właśnie ludzie wzrastali, tak? I to jest tak naprawdę taka kluczowa rzecz. I o czym w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać? Ja powiem w ogóle o tym, jak budować profil właśnie w tych social media. Będę odnosił się zarówno do Facebooka, jak i do Instagrama, ale jednak myślę, że bardziej tutaj
Będziemy rozmawiać, znaczy nie będziemy rozmawiać, tylko będzie to się przekonało jednak pod Instagrama. Coś tutaj, nie wiem, ktoś jest chyba niewymotowany, bo coś tu słyszę, jakieś szelesty. Także Tomaszu, jak możesz, to właśnie zerknij, o co chodzi. I tak, będziemy, porozmawiamy sobie o grupie docelowej, potęgę grupy docelowej w social media, dlaczego ona jest tak istotna. Porozmawiamy sobie o elementach niezbędnych na profilu networkera, właśnie na mediach społecznościowych. Porozmawiamy sobie o rodzaju kontentu, jaki powinniście, znaczy nie powinniście, bo tak naprawdę wy nic nie musicie, ale jakie ja zalecam tutaj produkować gdzieś tam na tych swoich profilach, żeby to po prostu było skuteczne i wpływało na wasze dobre wyniki. I porozmawiamy troszkę też o reklamie, tak? Postarałem się oczywiście tak to przygotować, żeby każdy temat gdzieś tam tak dość może nie, że tak aż bardzo głęboko będziemy wchodzić to wszystko, ale żeby z każdego tematu takie najważniejsze rzeczy poruszyć, bo oczywiście, żebyśmy poruszyli to wszystko, to nawet te 3 godziny, o których Tomasz nie mówił, pewnie byłoby za mało, dlatego staram się to skondensować bardzo mocno, ale na pewno, żeby się tutaj wynieśli z tego jak najwięcej. Także dobrze, przede wszystkim w ogóle, jaki jest tak naprawdę cel profilu w tych social media? Cel profilu jest tak naprawdę stworzyć taki profil, który byś sam chętnie oglądał, a nawet się od niego uzależnił. To jest istotne, tak? Ponieważ tak jak tutaj widzicie na moim przykładzie, tak? Ja po prostu tworzę ten profil tak, z taką misją, że tak jak na przykład oglądaliście na pewno jakiś serial w swoim życiu o konkretnej godzinie, czy to jest serial polski, czy to jest serial zagraniczny, nieważne, ale po prostu gdzieś tam my się uzależniamy od tego i chcemy to oglądać. I tak samo właśnie celem waszych profili tutaj w social media, jeżeli działacie biznesowo, jest to, żeby po prostu waszych odbiorców tak zaciekawić, żeby oni chętnie na ten profil przychodzili, żeby oni się aż od niego uzależnili, tak? I tak jak tutaj widzicie gdzieś tam przebitki, nawet oczywiście niektórych gdzieś tam wyróżnionych wiadomości, które dostaję, że po prostu osoby, one już po prostu wiedzą, że wiedzą, czego gdzieś tam mogą oczekiwać poprzez wejście na mój profil. A oczywiście najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi w ogóle o ten profil, tak jak widzicie w tych wiadomościach i dzisiaj o tym będziemy dużo mówić, jest oczywiście wywoływanie emocji, ponieważ emocje są kluczowe, jeżeli chodzi o budowanie relacji, jeżeli chodzi o budowanie biznesu, dlatego o tym dzisiaj dużo będziemy tutaj rozmawiać. I teraz tak, potęga grupy docelowej, to jest bardzo istotne właśnie, jeżeli chodzi o social media, to jest jedna z takich różnic, z takich głównych różnic, która właśnie rozróżnia biznes offline, jeżeli budujemy swój network offline, a jeżeli właśnie budujemy swój biznes online, ponieważ budując biznes offline, my nie musimy jakoś tak bardzo mocno stricte określać swojej grupy docelowej, tylko po prostu tak naprawdę naszą grupę docelową są wszystkie osoby, gdzieś tam napotykamy, które gdzieś tam wiemy, że mogą potencjalnie być naszymi klientami czy partnerami biznesowymi. W internecie już działa to troszkę jednak inaczej, ponieważ my kierując przekaz do wszystkich, starając się zbawić wszystkich, kierować do wszystkich, tak naprawdę nie trafiamy do nikogo, nie trafiamy do nikogo konkretnie. I nie dość, że my się męczymy, bo tak naprawdę my się męczymy, bo zobaczcie, jeżeli my nie wiemy w ogóle, do kogo my się komunikujemy, do kogo my w ogóle chcemy dotrzeć, to męczymy się, bo kurczę, tak naprawdę nasz przekaz jest taki, że my sami się zastanawiamy, co tu dzisiaj powiedzieć, bo no my nawet nie wiemy, do kogo my za bardzo mówimy, tak? A jeżeli my mamy określoną grupę docelową, no to jest nam zdecydowanie łatwiej. I w drugą stronę oczywiście działa to samo, bo zawsze medal ma dwie strony, tak? Jeżeli nasi odbiorcy, nasz przekaz jest taki bardzo ogólny, no to oni nie odczuwają, że to jest konkretnie do nich, tak? Ale jeżeli oni wyczują, że to jest faktycznie do nich, tak? I oni, jeżeli oni zaczną to utożsamiać ze sobą, no to wtedy będzie łatwiej. Jest łatwiej wtedy wam, bo wy mając z tyłu głowy, wiedząc do kogo wy w ogóle chcecie docierać do social media, jest wam łatwiej, bo wtedy wiecie, jak te komunikaty gdzieś tam tworzyć, pod jakie gdzieś tam problemy, wyzwania i tak dalej tych konkretnych osób. No i te osoby również mają łatwiej, bo oni słyszą, że to jest do nich faktycznie, tak? I teraz tak, jak w ogóle ustalić swoją grupę docelową, bo to jest mega istotny element. Przede wszystkim to, co jest istotne i to właśnie w to, co wielu osób gdzieś tam wpada jako taką pułapkę, bo my bardzo, ja wiem, ja oczywiście jestem tego świadomy, że network jest teoretycznie dla wszystkich, to znaczy wszyscy mogą do tego biznesu dołączyć, na pewno nie wszyscy się do tego biznesu nadają, to też chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało, bo jednak no nie każdy po prostu gdzieś tam nadaje się faktycznie do budowania networku, ale to, co jest istotne, to ja wiem, bo ja sam wpadłem w taką pułapkę kilka lat temu, że ja działając właśnie w branży marketingowo-szkoleniowej, ja też oczywiście działałem w przeszłości w networku, także ja znam tę branżę i wiem dokładnie, jakie są tam wyzwania, jakie są tam problemy w tej branży. I
To jest istotne. Ja chciałem ogólnie, miałem taką misję, że chcę zbawić tak jakby wszystkich, pomagać wszystkim, którzy chcą zarabiać przez internet, którzy chcą budować swoją markę osobistą, nieważne, czy to są network marketerzy, czy to są fryzjerzy, czy to są księgowe, czy to są jacyś inni ludzie, przedsiębiorcy, którzy mają gdzieś tam swoje firmy. No i co się wtedy działo? Ja wtedy tak jakby dawałem jakieś tam tipy, jakieś tam wskazówki i tak dalej, ale praktycznie nie było żadnego odzewu. Dopóki nie ukierunkowałem gdzieś tam swoich działań w social media pod konkretną grupę docelową, jaką są właśnie network marketerzy, czyli tutaj wy wszyscy, którzy teraz mnie słuchacie, tak? I ja na przykład bardziej zdecydowanie, bo taką moją grupę docelową są kobiety, jednak większość moich klientek to są kobiety. Oczywiście wiadomo, że ja już teraz gdzieś tam ta moja marka na tyle gdzieś tam jest urosła tak z biegiem czasu, że no też faceci wiadomo, że się też gdzieś tam do mnie odzywają, ale jednak ten mój główny przekaz jest pod kobiety. I tak, przedział wiekowy, to jest też istotne, żebyście tutaj mieli w networku ustawiony ten przedział wiekowy, tak? Bo jeżeli zobaczycie, jeżeli wy wiecie, że będziecie komunikować się pod konkretną płeć, no to już też te komunikaty będą inne, tak? Teraz przedział wiekowy. Zupełnie inaczej będziemy komunikować się do osób, które mają przykładowo 20-30 lat, a troszkę inaczej jednak do osób, które przykładowo są troszkę starsze, tak? Czyli już są po 30 na przykład, tak jak ja, albo po 40, po 50 i tak dalej, więc to jest też istotne. Tutaj, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to ja zalecam taki przedział wiekowy, przykładowo takie rozgraniczenie 15 lat. 15 lat, czyli między 25 a 40 rokiem życia, tak? Między 20 a 35. Także coś w tym deseń. Też jest istotne na przykład lokalizacje. Czyli czy my chcemy docierać, załóżmy, do osób mieszkających w Polsce, czy być może do osób mieszkających za granicą, to jest też istotne. Ja to później, załóżmy, pokażę jeszcze dogłębniej podczas reklamowania się, bo to jest tam bardzo mocno istotne. Dlaczego szczególnie tam podczas reklam jest tak ważny przekaz i ustalenie grupy docelowej, do kogo my w ogóle chcemy dotrzeć. No i też istotne jest to, żeby na przykład wiedzieć, jaki status zawodowy mają te osoby, tak? I tutaj można gdzieś tam utożsamiać, najlepiej w ogóle grupę docelową jest utożsamiać pod nas, gdzieś tam najmocniej pod nas, tak? Ja na przykład właśnie działałem w networku i wiedziałem, jakie osoby z networku mają wyzwania, tak? Wiedziałem, jakie mają problemy i tak dalej, więc zdecydowanie łatwiej było mi tworzyć pod to treści, pod to swoją komunikację. I wy tak samo, kochani, jeżeli pracujecie albo bądź pracowaliście na jakimś konkretnym stanowisku, albo obracacie się na jakimś gdzieś tam w jakiejś konkretnej branży, czy to są, nie wiem, nauczyciele, pielęgniarki, studenci, no ktokolwiek, tak? No jest mnóstwo, nie będę wymieniać wszystkich zawodów, sami wiecie najlepiej zresztą, no to wy najlepiej znacie właśnie wyzwania tych osób. Wiecie, co ich może gdzieś tam, jaki mogą mieć ból, jakie właśnie problemy mogą mieć i tak dalej, tak? I wiadomo, że przykładowo studenci będą mieli zupełnie inne wyzwania, zupełnie inne potrzeby niż przykładowo osoby pracujące w korporacji, czy mamy na urlopie macierzyńskim jeszcze inne wyzwania będą mieli przedsiębiorcy, tak? Jeszcze inne gdzieś tam potrzeby. Także to jest istotne, żeby też gdzieś tam to określić, tak? Czyli nawet nie tylko i wyłącznie, że chcemy trafiać do kobiet, ale przykładowo chcemy trafiać do kobiet, które są nauczycielkami na przykład, tak? Albo chcemy trafiać do kobiet, które są przykładowo trenerami personalnymi, czy nie wiem, czy pielęgniarkami, czy pracują w korporacji, czy pracują w sklepie i tak dalej, bo to jest też, te osoby będą się bardziej z tym później przekazem utożsamiać. No i oczywiście wiadomo, zainteresowania, czyli jeżeli macie jakieś pasje, hobby, to też fajnie gdzieś tam to pokazywać na tym profilu, bo to jest też jednak istotne, że nie tylko biznes. Oczywiście tutaj pokażę jeszcze więcej czynników właśnie, co na tym profilu w ogóle warto umieszczać, żeby to nie było też takie nudne. No i oczywiście, tak jak tutaj powiedziałem, starajmy się dostosować to pod siebie, pod własną historię, bo wtedy będzie nam zdecydowanie prościej też do tych ludzi mówić, bo tak jak mówię, ludzie będą się z nami utożsamiać, oni będą widzieli tak jakby naszą historię, tak jakby będą przekładać też do siebie, no i będzie nam łatwiej zdecydowanie z takimi ludźmi zacząć budować relacje i oczywiście poprzez budowanie relacji później budować z nimi biznes, tak? Także to jest bardzo istotne, żeby w ogóle określić swoją grupę docelową i ułatwić sobie tą ścieżkę komunikacji właśnie do tych osób, do których chcemy trafić, bo jednak network no, daje nam właśnie taką możliwość, żebyśmy nie musieli się męczyć z ludźmi takich na przykład na etacie i to jest na przykład też jeden z takich bóli, problemów ludzi, którzy pracują na etacie, no że
pracujemy z osobami, no, z którymi za bardzo nie chcemy pracować, no ale no niestety, no tak gdzieś tam na etacie często jest i to jest problem, tak, wiele osób takie problemy ma, więc o tym też możemy mówić, tak, a w networku, no po to jest ten network, po to jest gdzieś tam w tym networku ten wolność wyboru, że możemy sobie dobierać takie osoby, jakie chcemy, no żeby nie męczyć się z osobami, z którymi my nie chcemy, tak, i brać wszystkich na siłę, dlatego warto tą grupę docelową jednak mieć ustaloną. I teraz tak, to co jest mega istotne, bo w social media bardzo często osoby z networku robią na swoim profilu, jak ja to mówię, bazar. Bazar, Allegro, tak. Pamiętajcie, że social media to nie jest Allegro, to nie jest bazar. Jeżeli my na swoim koncie, tak, na swoim koncie będziemy tylko i wyłącznie teraz mówić, że mamy zajebiste produkty, że och, jach, kup tylko wszystko, bo mój produkt to rozgniata konkurencję i tak dalej, no to ludzie tego nie będą chcieli w ogóle oglądać. I oni będą zamiast przychodzić, to oni będą odchodzić z tych profili i nie będą na pewno naszego profilu polecać dalej. Bo jeżeli osoby, pamiętajmy, że osoba, która gdzieś tam jest zainteresowana jakimś produktem i tak dalej, to ona nie będzie szukała tego po social media. Ludzie na social media głównie szukają właśnie jakichś emocji, tak? Jakichś emocji, że ktoś ich może do czegoś zainspirować i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy mówić dalej. Ale wiele osób, bo to jest, dlaczego w ogóle tak jest, że tak wiele osób wstaje właśnie te produkty non stop, jest taka napierdalanka, że non stop te produkty, ja wszędzie, znaczy nie wszędzie, ale na większości profilu widzę non stop te produkty pokazywane, że mój produkt to jest taki i owaki i śmaki. To jest takie już nudne, że normalnie masakra i ludzie naprawdę nie chcą tego oglądać. Więc produkt jak najbardziej oczywiście, jak najbardziej produkt można pokazywać, ale robić to w umiejętny sposób, a nie non stop cisnąć z tym produktem, bo to nie o to tym wszystkim chodzi, tak? I oczywiście dlaczego tak jest? No bo bardzo łatwo jest stawić produkt i powiedzieć, że mój produkt jest zajebisty, jest najlepszy i tak dalej, i takie gdzieś tam ma właściwości. Tylko to po prostu nie działa, bo to nie wzbudza żadnych emocji, a na pewno nie takich emocji, które chcecie wzbudzać u swoich odbiorców. I teraz tak, w ogóle trzy najważniejsze elementy w budowaniu biznesu. Możecie w ogóle napisać teraz na czacie, żeby też może tak powchodzimy w taką iterację, żeby to nie był tylko monolog. Ja też właśnie lubię tutaj, gdy osoby mówią, jak uważacie, co jest w ogóle według Was, ja wiem, że to jest takie być może wygórowane słowo, że najważniejsze elementy budowania biznesu, ale co uważacie według tutaj, no jakbyście dostali takie pytanie, jakie są według Was takie najważniejsze elementy budowania biznesu? Możecie oczywiście wymienić jakiś jeden nawet, który jest według Was najważniejszy, zanim przejdę do kolejnego slajdu, bo jestem ciekaw też Waszych odpowiedzi. Także tak, tutaj plan marketingowy, okej, ja bym powiedział, że plan marketingowy. Co tutaj byście jeszcze dodali ewentualnie? Nastawienie, autentyczność, okej, dobra. Dobra, kochani, i teraz tak. Także oczywiście możecie pisać, ale ja tutaj będę przechodził dalej, żeby nie przeszkadzać. Pierwsza rzecz, sprzedaż. W ogóle sprzedaż jest tak naprawdę mega kluczowym elementem. Ja tutaj akurat z Tomaszem miałem przyjemność przeprowadzać wywiad i Tomasz wywodzi się ze sprzedaży i on wiem, że na szczęście jest tutaj osobą świadomą bardzo mocno i wie dokładnie, że sprzedaż to jest po prostu bez sprzedaży nie ma biznesu. Znaczy oczywiście jest biznes, ale no i bez sprzedaży no nie ma pieniędzy, tak? Czyli nie zarabiają pieniędzy, a po co się robi też biznes? No biznes się robi no głównie po to, żeby zarabiać pieniądze, tak? Więc sprzedaż. I oczywiście o co chodzi z tą sprzedażą? Sprzedaż jest tak naprawdę wszystkim. Sprzedaż jest tak naprawdę wszystkim, bo sprzedaż jest wszędzie w biznesie. I tu nie chodzi o to właśnie, żeby sprzedawać tylko i wyłącznie produkty, a właśnie też między innymi to, o czym powiedzieliście, tak? Czyli napisaliście właśnie ta marka osobista, to jest sprzedaż siebie, swoje nastawienie. Jeżeli my mamy złe przekonania co do sprzedaży, że uważamy, że sprzedaż jest zła, że tutaj nie sprzedaję i tak dalej, próbujemy jakichś takich ideologii dziwnych szukać, no to po co w ogóle to wszystko? Sprzedaż nie jest wcale zła. Pamiętajmy o tym, że sprzedaż to nie jest wciskanie ludziom na siłę, pukanie do drzwi, ja mam super patelnię, kupę do mnie. No nie, na tym nie polega sprzedaż. To jest wciskanie, nie mylmy tego. Sprzedaż to jest po prostu pokazanie możliwości jakiejś, tak, na rozwiązanie jakiegoś konkretnego problemu bądź spokojenie jakiejś potrzeby. No i że my mamy właśnie taką możliwość, że my jesteśmy w stanie rozwiązać, bądź rozwiązać ten problem, ale zaspokoić potrzebę. Także sprzedaż jest wszędzie. I powiem tak, druga rzecz. To jest sprzedaż, ponieważ ja to będę powtarzał, że dzisiaj często pewnie, bez sprzedaży nie zbudujecie biznesu. I kochani, jeżeli ludzie się bacie sprzedaży, to nie będziecie ani rekrutować, bo rekrutacja jest również sprzedażą. Nie będziecie również potrafić budować zespołu, bo żeby budować zespół w networku, to również trzeba umieć sprzedawać. Trzeba umieć sprzedawać siebie, trzeba umieć sprzedawać swoją wizję, trzeba umieć sprzedawać swoją wiedzę, trzeba sprzedawać gdzieś tam swoje umiejętności itd., itd. Także sprzedaż jest po prostu tutaj takim nieodłącznym elementem. Jeżeli chcecie faktycznie budować biznes online, to uczcie się sprzedaży.
bo bez sprzedaży po prostu nie będziecie zarabiać pieniędzy. Tak to po prostu działa w biznesie. I sprzedaż jest najważniejsza. No oczywiście trzecia rzecz, sprzedaż, czyli 3 razy sprzedaż. To jest najważniejszy element budowania każdego biznesu. Bo jeżeli chcemy faktycznie, żeby nasz biznes prosperował, zresztą wiem, że Mateusz Mrozowski tutaj był, bodajże tydzień temu z tego, co tam z Tomaszem rozmawiałem, no to jest, to Mateusz wywodził się ze sprzedaży, tak? Ja sam u niego się szkoliłem. To jest według mnie jeden z najlepszych w ogóle gości od sprzedaży w Polsce. I naprawdę bez sprzedaży w networku jesteście w dupy, no tak mówiąc, za przeproszeniem, bo ta sprzedaż po prostu jest wszędzie, ona cały czas gdzieś tam w tym networku się i w każdym biznesie, tak, ona się przejawia, dlatego nie bójmy się sprzedawać, nie bójmy się sprzedaży, tylko oczywiście róbmy to sprzedaż z głową i tak jak właśnie mówiłem, jeżeli będziemy mieć jakieś złe przekonania tej sprzedaży, no to to na pewno nie będzie nam pomagało. I teraz tak, o tej sprzedaży już trochę mamy testowane, że ona jest po prostu najważniejszym elementem, to jest taki najbardziej istotny element, bez którego po prostu nie ma biznesu, a nie ma, przede wszystkim nie ma kasy w biznesie. I teraz tak, jakie emocje są, które najlepiej sprzedają? Właśnie te, o emocjach wspominałem. I tymi emocjami są, jest to kontrowersja, jest to strach, tak, strach, rozrywka, inspiracja. I te 4 właśnie emocje, one się najlepiej sprzedają właśnie też w social media, o których dzisiaj właśnie rozmawiamy, tak? Więc to możecie sobie też śmiało zapisać właśnie, że to są 4 emocje, takie jedne z najważniejszych emocji, właśnie, które najlepiej się sprzedają właśnie w social mediach i dzięki temu właśnie to później przekłada się też na zaangażowanie na waszych profilach, na waszą właśnie sprzedaż, rekrutację, na wasz zespół, tak? Więc to jest cholernie istotne. I teraz tak, jakie są w ogóle niezbędne elementy na profilu networkera? Bo to jest cholernie istotne, od takiej kwestii technicznej. Pamiętajcie, kochani, tutaj akurat na przykład, ja pokażę na przykładzie Instagrama i Facebooka. W ogóle ustawienie tego swojego profilu i biogramu, to jest cholernie istotne, tak? Czyli żeby był jasny przekaz, jeżeli ktoś wchodzi na wasz profil, to żeby on od razu wiedział, kim wy jesteście i w czym i komu wy pomagacie, bo to jest cholernie ważne. Bo bardzo często osoby gdzieś napiszą, nie wiem, mama 3 dzieci, czy tam tata, gdzieś tam jakieś takie dziwne rzeczy, tak? Ale najważniejszy komunikat w ogóle, który powinien wybrzmieć na początku, jeżeli budujecie biznes, to jest to, w czym ty pomagasz i komu, tak? Czyli komu i w czym ty pomagasz, tak? Czyli przykładowo, pomagam, tak jak u mnie, pomagam networkerom budować MLM online, tak? Czyli tak jak zaufny u was, to może wybrzmieć pod waszą grupę docelową, czyli pomagam i to jest wasza grupa docelowa, czyli przykładowo pomagam nauczycielkom budować biznes online, tak? Albo pomagam studentkom dorobić do pensji online, tak? Więc w ten sposób. I oczywiście dopiero później jakiś komunikat przykładowo, jakie macie gdzieś tam osiągnięcia, jakie macie gdzieś tam takie, znaczy nawet nie osiągnięcia, tylko coś o sobie możecie więcej powiedzieć. I przekierowanie też tutaj przykładowo do oferty waszej, do tego, żeby osoby mogły gdzieś was bliżej poznać, czyli przede wszystkim jasny komunikat, tak? Żeby, pamiętajmy, że my w social media wydajemy jakieś komunikaty, tak? I my cały czas mówiąc cokolwiek, no my puszczamy to w eter i wydajemy komunikat, komunikat jasny, tak? I to trzeba tak jakby w swojej głowie też, że tak powiem, przeklikać, że my nie prowadzimy social media dla siebie, tak naprawdę, jeżeli działamy w biznesie, tak? Tylko prowadzimy to dla swoich odbiorców, żeby to oni czerpali z tego jakąś wartość, żeby to oni później przez tą wartość, którą my im dajemy, przez te emocje, które ich pobudzamy, oni się angażowali i dołączali do naszych zespołów, kupowali od nas produkty, usługi, tak? Więc to jest cholernie istotne i trzeba też tak jakby to mentalnie sobie przestawić, że my te nasze profile w biznesie robimy nie po to, żeby zaspokoić swoje ego, bo ja robię profil, tylko po to, żeby naszych odbiorców zaciekawić. Także każdy przekaz jest tak naprawdę zawsze do kogoś, tak? Do kogoś. Czyli nie mówisz do siebie, tylko do kogoś na zewnątrz. Dlatego to jest tak istotne, żeby też to od razu, że osoba wchodzi na twój profil i ona wie. Ona wie w ogóle, dla kogo ten profil jest i wie, co ona tutaj znajdzie, tak? I może sobie też sprawdzić gdzieś tam tą jakąś ofertę, tak? Czyli przekierować to dalej. Oczywiście wiadomo, tutaj zdjęcie, żeby też było wasze, żeby było wyraźne. Albo jeżeli na ciemnym tle, to żeby też było jakoś rozjaśnione, że jeżeli najlepiej, albo na jasnym tle, żeby to też było wyraźne, uśmiech też jest istotny, to od razu jest automatycznie lepiej odbierane. Tak samo nazwa profili zarówno i na Facebooku, jak i na Instagramie, wasze imię i nazwisko, niech od razu wybrzmiewa ta wasza marka osobista, żeby to wasze imię i nazwisko, pamiętajcie kochani, że wy tutaj działacie w firmie Setiva, tak, ale pamiętajcie, że najważniejszą firmą w waszych życiach jest wasze imię i nazwisko.
I to jest, to nie podlega niczemu, po prostu zawsze, bo ja oczywiście wiadomo, że tutaj życzę każdemu, żebyście z tą firmą się rozwijali, osiągali najlepsze rezultaty, ale pamiętajcie, że jedyną firmą, która na zawsze z wami zostanie, jesteście wy sami. I to dlatego jest tak kluczowa ta marka osobista. I ludzie tak naprawdę w obecnych czasach dołączają przede wszystkim nie do firmy, tylko do człowieka, który stoi za tą firmą, tak? Tak to po prostu działa. Ja też prowadzę swoją firmę. Ja też mam gdzieś na firmę sieciowisko, o której wspominałem, tak, sieciowisko.pl, ale ja na moim profilu nie mówię o firmie, tylko ja mówię jako Wojciech Rubin. Ja oczywiście wspominam gdzieś tam po części o firmie, ale 90% przekazu to jest Wojciech Rubin, czyli ja jako moja marka osobista. Dlatego to jest też tak istotne, żeby właśnie o tym pamiętać, tak? Tak samo zresztą na Facebooku, tak? Zobaczcie, to jest mój fanpage. I tam jest też od razu jasny komunikat. Ktoś wchodzi na mojego fanpage'a, to nie widzi, tak jak ja tutaj załóżmy od razu swoje kursy wrzucił i tak dalej, tak jak na przykład w networku to ludzie dostają jakieś produkty, jakieś nie wiadomo dziwne rzeczy. Nie, u mnie jest od razu jasny komunikat. Nie jest to dla mnie, tylko jest do moich odbiorców. Czyli ktoś wchodzi na mój fanpage i czyta, ma jak byk, pomagam w skutecznym pozyskiwaniu wspólników i klientów dla branży MLM. I teraz zobaczcie, jeżeli wchodzi tam osoba z networku, ona widzi taki przekaz, czy się zainteresuje? Na pewno nie daje 100%, że tak, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona wejdzie i sprawdzi w ogóle, o co kaman. Co ten Rubin tam w ogóle robi, tak? Jeszcze zobaczę, Wojciech Rubin, Network Pro. Okej, okay. Wszystko gdzieś tam to jest spójne, tak? Że faktycznie. A co się stanie, jeżeli wejdzie osoba, która na przykład nie robi MLM-u albo w ogóle jest negatywnie nastawiona do MLM-u, ona sobie wyjdzie. I co? Zajebiście, bo ona nie jest mi potrzebna, bo ona nie jest z mojej grupy docelowej. Na cholerę jest mi ta osoba. Ona tam nie jest potrzebna w ogóle i o to właśnie chodzi. I już tworzymy taki lejek, tak? Już tworzymy taki lejek, że my właśnie mamy komunikację i nas interesują właśnie osoby takie, a nie inne. Więc to jest cholernie istotne, żebyśmy też pokazywali w tych social media, że my nie jesteśmy dla wszystkich, że nie każdy może z nami podjąć współpracę, bo właśnie poprzez taką metodę też troszeczkę niedostępności będziemy bardziej wzbudzać swoją ciekawość. Po prostu tak to działa, tak? Tak działa w ogóle psychologia. I teraz tak. Kogo chcecie w ogóle na swoim profilu? No i oczywiście zapewne chcecie osoby, które są gotowe na zmiany, chcą działać, no ale no, powiem wam smutną wiadomość, takich osób jest bardzo mało, tak? Bo jeżeli ktoś faktycznie jest ambitny, chce działać i tak dalej, to najczęściej już on coś robi, tak? Oczywiście wiadomo, że są takie perełki, ale jest ich mało. Ale mam też dobrą wiadomość. Takie osoby można uruchomić, że tak powiem w cudzysłowie, poprzez content, który właśnie publikujecie na swoim profilu. I im mocniejszy, im bardziej sprecyzowany, czyli właśnie pod tą grupę docelową, tym lepiej. Tym lepiej, bo im właśnie bardziej gdzieś tam będzie się mocniej te emocje gdzieś tam poruszać u ludzi, im bardziej to będzie się doprecyzowywać po swojego docelową, tym lepiej dla Was. I teraz tak, lecimy dalej. Rodzaje contentu w ogóle. Rodzaje contentu, które warto prowadzić w social mediach. Content oczywiście, który buduje Twój autorytet, czyli buduje Twoją markę właśnie, o której tutaj już wspominałem. To jest mega istotne, czyli poprzez content właśnie, wartościowy content. Content, który zmienia mindset. To jest cholernie istotne, bo tak jak już wspomniałem w wcześniejszym slajdzie, wiele osób niestety, oni przyłączają, oni nawet nie są świadomi jeszcze, że szukają zmian w życiu i tak dalej, bo oni muszą zmienić mindset, oni muszą zmienić te swoje przekonania, tak? Mindset to jest w ogóle 80% tak naprawdę sukcesu każdego z nas. Content, który rozbija obiekcje, to jest też bardzo istotne, szczególnie w network marketingu, bo zobaczcie, bardzo często network marketerzy borykają się z tymi obiekcjami, że mają z kimś rozmowę i cały czas słyszą te takie pierdoły, że a ta piramida, to nie mam pieniędzy, to nie mam czasu. Po to są te social media, żeby te obiekcje już profil odbijał, jak taki tenisista, tak? Federer odbija od razu pyk te obiekcje, tak? Oczywiście wiadomo, że jakaś piłka wpadnie i będzie i trafi się i tak jakiś majonez, który powie, że to jest piramida i tak dalej. Także no wiadomo, że taki no nie da się w 100% gdzieś na tego zminimalizować, ale poprzez content, poprzez wartościowy content, jeżeli faktycznie osoba wejdzie na Wasz profil i zobaczy, że ten profil jest nabity wartością, że tam w ogóle są odpowiedzi na obiekcje, no to ta osoba nawet jej będzie głupio w ogóle taką obiekcję w ogóle podczas później rozmowy wyrzucić takiego na światło dzienne, tak? Bo ona tę obiekcję już będzie miała rozbitą poprzez Wasz profil. Oczywiście content, który pokazuje dystans do siebie oraz tego, co robisz. To jest też mega istotne, żeby wyjąć ten przysłowiowy kijeczek z tyłeczka i pokazać siebie też właśnie od tej strony rozrywkowej, od tej strony właśnie nie tylko, że ja teraz jest najwięcej biznes robię i nie podchodźcie do mnie najlepiej. No nie, bo ludzie jednak lubią też pozytywnych
w ogóle my lubimy w ogóle pozytywnych ludzi, tak? Więc to jest mega istotne, żeby też dawać ten kontent, który pokazuje dystans do siebie, a nawet właśnie do tego, czym się zajmujemy. To jest naprawdę bardzo istotne. Ja kiedyś w sumie tak, dla mnie to było takie mega dziwne, że kurde, no to sobie teraz mam przykładowo cisnąć gdzieś tam po znaczy cisnąć, może nie, że cisnąć to jest zbyt duże słowo, ale gdzieś tam śmiać się trochę z networku albo śmiać się z branży szkoleniowej, no takie dla mnie dziwne. Ale gdy zacząłem to robić, zauważyłem, że kurwa, ci ludzie reagują naprawdę i to działa po prostu, tak? Ci ludzie aż sami się odzywają, że wow, w końcu pokazuje ktoś tak, jak naprawdę jest, a nie tylko pięknie, cudnie i tak dalej, nie? Także to jest mega istotne. I oczywiście pokażę Wam to teraz na przykładach, jak to możecie zrobić u siebie. I teraz tak, jak budować w ogóle swój autorytet? Co świetnie tutaj działa? Rozbijanie mitów. Rozbijanie mitów w ogóle na temat przykładowo zarabiania online, tak? Bo jest mnóstwo tych mitów i tak dalej. Pokazywanie i mówienie o swoich błędach oraz o błędach innych. I to jest też bardzo, bardzo ważne, ponieważ te social media już są tak bardzo często gdzieś tam przekoloryzowane, jeżeli chodzi o to zarabianie online, że to jest wszystko takie cudowne, piękne, przyjemne, kolorowe, tylko dąż do mnie i milionerem zostaniesz, że po prostu ludzie w to nie wierzą. Ludzie w to nie wierzą, ja się wcale nie dziwię, tak? No i oczywiście jakieś tipy, wskazówki jako uzupełnienie, tak? I teraz tak, przykładowo, rozbicie mitu o zarabianiu online. Dlaczego to jest w ogóle ściema, tak? I teraz tak, zarabianie w social media to nie jest bułka z masłem. To nie jest bułeczka z masłem, ale ma bardzo dużo zaletę. Nie musisz tej pracy wykonywać przez 40 lat, a przez 4-5 i czerpać duże zyski. Pewnie wyobrażasz sobie teraz drinki z palemką, jak to większość osób mówi, jakieś nowe Mercedesy, czy tam Jaguary, czy nowe apartamenty, po kilku miesiącach działań, bla, 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 pierdoloty jakieś. Zapomnij, to jest efekt końcowy, do którego ja również dążę, tak? Czyli nawet możecie pokazywać, że wy jeszcze tego nie macie. Przyznawajcie się, że wy też jesteście w procesie. Dążycie do tego, tak? Ale pokazujcie to od takiej strony, jak ona faktycznie jest, czyli bez zbędnego koloryzowania, bo tego koloryzowania już jest tak dużo, czyli i to nie działa po prostu, tak? Trzeba robić to zupełnie z innej strony, żeby pokazywać faktycznie te i dobre strony, i te niezbyt dobre strony, tak? Że faktycznie trzeba poświęcić na czas, bo zobaczcie, kochani, jeżeli wy w ogóle zmienicie trochę też ten przekaz, bo jeżeli wy będziecie teraz opowiadać ludziom, zobaczcie to nawet na zasadzie psychologii, jeżeli ludzie będą widzieli, że tutaj nic nie trzeba robić, że tylko och i ach, natychmiastowa gratyfikacja, no to zastanówcie się, jakie w ogóle wy jednostki będziecie przyciągać. To będą takie osoby, które faktycznie będą roszczeniowe, tylko one będą chciały, no bo jeżeli wy mi obiecujecie, że dołączajcie, będzie prosto, pięknie, przyjemnie, no to oni dołączą, okej, może dołączą, ja mówię, że nie. Tylko oni będą mówili, ej, no co jest, ja tu miałeś łatwo, lekko i przyjemnie, a tu opracować, to cię pogięło chyba, tak? No takie sobie będą. Dlatego to jest mega istotne, żeby ten przekaz dawać jednak pod takie bardziej osoby ambitne, które jednak będą wiedziały od razu, że tutaj trzeba pracować i tak dalej i to też do innych osób zupełnie będzie trafiało, tak? Bo na przykład, gdy osoba jakaś faktycznie ambitna zobaczy, że tutaj nie ma jakiegoś wciskania i pierdół gadania, że nie wiadomo jakie zarobki od razu i że najlepsza firma i wszystko o fijach, no to osoba ambitna powie, dobra, następnie jakieś tam naganiasz, no nie? Dlatego pokazywać też te strony niekoniecznie przyjemnie, tak? I teraz zobacz, ale wiedz, że po zaledwie kilku miesiącach możesz dojść do zarobków takich, jak masz w obecnej pracy. To brzmi dość realnie, prawda? I takie właśnie jest. Zobacz, mam tu słowa partnerki biznesowej, która potwierdza to, co mówię. I social proof, czyli przykładowo wrzucamy jakieś nagranie, bądź najlepiej nagranie osoby, która przykładowo dołączyła do nas i przeszła już przez ten proces. I ona tak jakby potwierdza to, co my powiedzieliśmy, tak? I oczywiście tutaj nawet to nie musi być partnerka biznesowa, która jest wasza, ale nawet to może być partnerka biznesowa z waszej struktury, po prostu, tak? Którą posiada wasz lider i tak dalej. Więc to jest mega istotne, no bo social proof, czyli ten dowód społeczny, tego nikt nie podważy. Więc zobaczcie, jak fajnie to można przedstawiać, tak? Faktycznie gdzieś tam pokazywać tą, nie tylko, że jest pięknie, cudnie, przyjemnie, dołącz do mnie, ale nie, właśnie mówić, że faktycznie są plusy, są oczywiście minusy, trzeba poświęcić czas i tak dalej. Tutaj macie dowód społeczny, że to po prostu jest możliwe, tak? Bo już ktoś tak zrobił. I teraz tak. Kolejna rzecz to jest błędy innych. Czyli pokazywać te błędy innych. Wiele osób myśli, że zarabianie online polega na płacenie pieniędzy, bo jakieś systemy, które są wytwórnie milionerów. Guzik, prawda. Gdyby tak było, to każdy rodzic by wpłacał ten 500 plus i mnożył kasę. A jak wiemy, tak nie jest. Tak, czyli pokazywać też właśnie, że wcale tak nie jest, że obiecanki, wstanki to jest właśnie, to nie, że tak to nie działa. Czyli znowu zupełnie inny przekaz, tak? A później wielce zdziwienie, że ludzie tracą kasę poprzez takie banieluki właśnie i poprzez takich farmazioniarzy i są zarażeni do zarabiania online. Ale dość tego. Co powiesz na to, jak pokażę ci rozwiązanie, które pomoże ci zacząć zarabiać, a jedyną inwestycją, której dokonasz, jest inwestycja w siebie.
kliknij, przykładowo, kliknij w ankietę, nie popełnij więcej błędów innych. I to, co jest też mega istotne właśnie, to jest tak zwany przekaz podprogowy, bo my tak jakby pokazujemy, jak przykładowo działa ten rynek zarabiania, pokazujemy właśnie, że no są właśnie takie osoby, które naganiają i tak dalej i obiecują jakieś cudawianki, a my pokazujemy, że możemy pokazać zupełnie inną stronę tego wszystkiego, tak? No i robimy to call to action, tak? Więc w ten sposób. I teraz tak, kolejna rzecz, czyli content, jeden z najważniejszych contentów, szczególnie do osób gdzieś tam, które gdzieś tam jest najwięcej, że tak powiem, na rynku. Pamiętajcie jednak, że w ogóle najwięcej osób, które dołączą do waszych zespołów, one totalnie nawet nie mają pojęcia, czym jest network marketing. Takich osób jest po prostu najwięcej, które nie mają pojęcia, czym jest network marketing. Oczywiście są osoby, które już wiedzą, czym jest network, przykładowo szukają gdzieś tam inne firmy i tak dalej. Są takie osoby, nie mówię, że nie, ale najwięcej jest takich osób, których w tym biznesie jeszcze nie ma, a będą największymi gdzieś tam petardami, to takie osoby, które jeszcze w ogóle nie mają żadnego pojęcia, czym ten biznes jest. I tutaj właśnie ważny jest przepraszam, ten content właśnie wpływający na mindset, tak? I tutaj zmiana przekonań i umocnienie wierzeń. I teraz tak, zmiana przekonań, zobaczcie. Czy kojarzycie w ogóle, kojarzycie właśnie takie tutaj sformułowania jak piramida, nie mam czasu, nie mam kasy, to nie dla mnie, zarabiają tylko ci na górze. Podejrzewam, że raczej każdy z was gdzieś tam się z takimi słowami zderzył i to bardzo możliwe, że nieraz. Ja już o tym wspominałem wcześniej, tak? Jeżeli wy zderzacie się z czymś takim, to jest tak jakby komunikat od razu do was z rynku, że okej, ludzie mają gdzieś tam takie przekonania, także warto o tym mówić na profilu. Warto o tym mówić na profilu, bo na cholerę wy macie non-stop tym ludziom teraz próbować ich przekonać do czegoś, a wiadomo, że walka z przekonaniami jest automatycznie, jesteście skazani na porażkę, bo z przekonaniami nie da się walczyć. Przekonania oczywiście można zmienić, ale na pewno nie zrobicie tego podczas rozmowy. Trzeba to zrobić, to jest proces, tak? I właśnie dobrze robiony profil jest w stanie to zrobić po prostu, tak? Że osoby zaczną się przekonywać zarówno do was, jak i do tego, co robicie. I teraz tak. Jak na przykład w taki fajny, kreatywny sposób rozbić piramidę? W ogóle tak jak ja powiedziałem, podchodzić do tego też z dystansem, czyli łączyć treści biznesowe z rozrywką, wzbudzaj pozytywne emocje, a nie baw się w danego procesora, teraz będziesz tłumaczył, że piramida, że to nie jest piramida, bla, bla, bla. Dystans po prostu, wyciągnij ten kijak i zaraz tak. Okej, ktoś mówi, że to jest piramida i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, okej, tak, jestem faraonem, albo tam Kleopatrą, tak zależy, a jak za mocno nie poparzę słoneczko, to się smaruję kremikiem, czy tam biorę jakiś suplement, cokolwiek, tak? I jak wyglądam, też tak chcesz i zobaczcie. Możecie zrobić, i to jest na przykładzie mojego opisu, który bardzo dobrze zaangażował w ogóle ludzi, tak? Czyli jak zostać faraonem. I ja to napisałem właśnie o tym, o piramidzie i tak dalej, i tak dalej. Czyli napisałem właśnie o tym, że, no, że ludzie tak mówią o tej piramidzie i tak dalej. Powiedziałem, że właśnie tak, że jestem faraonem, że tutaj, że w networku to się dołącza, się sektę tworzy i tam się smaruje kremnikami i tak dalej, się robi zoomy, spotkania i tam Allah i tak dalej. I ja napisałem to w taki prześmieszczy sposób i zobaczcie. Zobaczcie, co w ogóle się wtedy dzieje. Gdy osoba mówi do was, że wy jesteście w piramidzie, przykładowo tak, że to jest piramida, bla, 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 jakieś tam pierdoloty, i wy do niej właśnie dajecie taki content, to ona automatycznie zaczyna czuć się głupio, bo ona widzi, że o kurwa, no faktycznie chyba coś tutaj ja głupiego powiedziałem, no nie? Tutaj ja mówię o tej piramidzie, tutaj jakieś faraony, no to tak jakby sama zaczyna widzieć, że no to coś nie tak chyba jest, no nie? No i oczywiście pokazujecie tym też dystans do siebie automatycznie, czyli wzbudzacie właśnie fajne, pozytywne emocje, że o wow, w końcu ktoś normalnie to zrobi w jakiś taki z dystansem do siebie sposób, a nie, że teraz nie, to nie jest piramida, bo w piramidzie to tak i tak, bo tutaj to nie, bo tu możesz nawet zarabiać więcej niż ta osoba, która jest nad tobą i tak dalej. Tak to do ludzi nie trafi. Naprawdę warto, żeby właśnie gdzieś tam pokazać to od tej strony. Naprawdę ta rozrywka jest bardzo fajnym połączeniem z merytoryką, tak? I teraz tak, kolejny element na przykład, zobaczcie. Nie mam kasy. I zobaczcie, większość osób narzeka na brak kasy, a jak przyjdzie weekendzik, to co się dzieje? Raptem dolary wyrastają spod ziemi, no nie? A i znajduje się też czas na wszystko. Czyli zobaczcie, można pokazywać też takie fajne przykłady, tak? Że jak to działa. No czy tak nie jest, no tak jest. Bardzo często gdzieś tam, że osoby mówią, że nie ma kasy, nie ma czasu, no to zróbmy z tego nawet taki wpis, taką relację na stories, gdzieś tam rolkę, nagranie,
Tak? Czyli pokażmy to właśnie z takiej też strony, jak to faktycznie jest. No i ludzie jednak z tym się utożsamiają, to do nich trafi, że faktycznie, no, kurwa, faktycznie, no, na imprezy to zawsze znajduje czas, ale jednak, żeby coś zrobić więcej, to niekoniecznie, tak? I w ogóle ludzie też bardzo lubią porównania. Na przykład ja ostatnio zrobiłem taką rolkę na Insta i powiedziałem tak, tam zrobimy takie porównanie, że załóżmy, 50 zł na pizzę, spoko, nie ma problemu. 50 zł na książkę, a po co mi to, nie? 500 zł przykładowo na jakiś kurs, po co, bez sensu, nie? 500 zł, żeby kupić jakieś nowe markowe buty, spoko, nie? 5000 zł na mentoring, to już w ogóle pojebało chyba kogoś, nie? 5000 zł na nowego iPhone'a, od razu biorę w ciemno. No i właśnie zastanów się teraz, człowieku, nie? Widzisz, to nie pieniądze są tak naprawdę problemem bardzo często w naszym życiu, tylko problemem jest to, jak ty w ogóle swoimi pieniędzmi zarządzasz. Czy to, co ty konsumujesz, jest wpływem na to, że ty się faktycznie możesz dzięki temu więcej zarabiać, czy jednak tylko i wyłącznie jest ta konsumpcja, tak, u ciebie? Czyli do ludzi bardzo fajnie działają też te takiego porównania, że oni mogą tak jakby zobaczyć, że kurczę, że oni faktycznie mogą się z tym utożsamić, tak? Na przykład z taką sytuacją może bardzo wiele osób się utożsamić. Dlatego pokazujmy takie rzeczy też, tak? I oczywiście później robimy podsumowanie. Teraz tak na poważnie, tak? To wciąż, no wciąż istnieje mnóstwo starożytnych wierzeń o zarabianiu online i właśnie chyba wprost z tych piramid z Egiptu, a tak naprawdę to znacznie lepsza forma na fajne zarobki w XXI wieku niż jałmużna. I to jest na przykład też bardzo ważne, w ogóle ta komunikacja. Jałmużna. Używajmy takich słów właśnie, żeby ludzie też to tak jakby dobitnie czuli, że na przykład oni mają jałmużnę w pracy, tak? To nie obrazi ich w żaden sposób, ale na pewno trafi. Oni poczują, że no kurde, no faktycznie gdzieś tam, nie? Bardziej trafi na przykład słowo jałmużna, jak powiesz, że pracuję za jałmużnę, niż za niską pensję. Po prostu emocjonalnie to słowo lepiej ma lepszy wydźwięk, tak? Jako często płacą ci w pracy i to jeszcze często z wielką łaską ci to płacą. Czyż tak nie jest? No i wiele osób oczywiście może od razu się utożsamić. Chcesz, abym powiedział, czy powiedziała o tym więcej? Kliknij w ankietę, tak? Na przykład, tak? I robimy to na przykład na stories. I później produkujecie na przykład content merytoryczny, gdzie załóżmy tłumaczycie dopiero wtedy na przykład dlaczego to nie jest piramida, na przykład robicie też wpis o tym, o braku czasu i tak dalej, że na przykład nie ma, że nie istnieje czegoś takiego w ogóle brak czasu, że to jest mit, to jest ściema, bo tak naprawdę każdy ma 24 godziny, tak jak dobrze wiemy, wszystko jest kwestią tylko i wyłącznie twoich priorytetów, kochany człowieku, tak? Bo to czy ty zdecydujesz się na to, żeby się rozwijać, budować swój biznes, to czy wolisz jednak oglądać Netflixa i pierdzieć w kanapę, tak? Więc to jest istotne, ale fajnie gdzieś tam dać taki zapalnik w postaci właśnie kontentu rozrywkowego. I teraz tak, content pojawiający na mindset, kolejna rzecz, czyli jakie przekonania blokują innych, jakie ma wątpliwości, żeby ruszyć, co muszą zobaczyć, poczuć, usłyszeć, żeby gdzieś tam wyrazić chęć do działania i zacząć działać. I to jest też mega istotne, ponieważ co muszą zobaczyć, słyszeć, to jest mega istotne, bo różne bodźce, żeby w social media używać różnych bodźców, bo jedni wolą posłuchać, drudzy wolą infografikę jakąś, do trzecich bardziej dotrze tekst, tak? Dlatego to jest też mega istotne. No, na tych social media, no nie po to są różne funkcje. Jedni sprzedawcy wolą wejść na live'a, drudzy wolą obejrzeć nagranie, trzeci wolą właśnie zobaczyć jakiś wpis, czwarci obejrzeć lista, piąci na stories siedzą, tak? No każdy gdzieś tam znajdzie coś do siebie, dlatego różne bodźce warto poruszać u tych osób, tak? Bo jeden jest bardziej wzrokowcem, drugi jest bardziej słuchowcem, tak? Trzeci bardziej gdzieś tam jest taki, że czyta i z tego więcej wyciąga, dlatego różne bodźce poruszamy i dlatego też te różne emocje poruszamy, tak? I teraz tak, po co jest cholernie istotne w networku? Przypomnieć w ogóle swój proces i nie bać się o tym procesie mówić, bo kochani, każdy z nas gdzieś tam zaczyna, niektórzy są już w dalszym etapie tutaj tego biznesu, tak jak na przykład Tomek, tak? Nie wiem, na jakim ty etapie jesteś tutaj, kochana osoba, która to słucha, ale no każdy gdzieś tam na innym etapie, tak? I każdy z was tak naprawdę, bez wyjątku, czy jest na początku, czy jest gdzieś tam już dalej, no albo się zmaga jeszcze, albo zmagał się z jakimiś wyzwaniami, tak? No i pokazywać nawet, wiem, że możesz czuć strach. Ja po prostu wiem, przez zaczęciem pracy online. Świetnie cię rozumiem, bo ja też tak miałem. Czyli znowu utożsamiamy się z tymi ludźmi. Pokazujemy, że to nie jest tak, że o nie, to jest wszystko pięknie, weź tam od razu dołączyć, co tam. My bardzo często oceniamy innych ze swojej perspektywy. To jest bardzo trudne w ogóle, żeby to sobie uświadomić, przepracować, ale tak jest, tak? I dlatego warto cofnąć się i przypomnieć sobie, jak to było u nas na początku, tak? I w ogóle pytać ludzi, zadać proszę w quizie na przykład, tak? Czego najbardziej się boisz? To jest no, na przykład bardzo fajne jest tutaj na Instagramie właśnie dlatego w relacjach to robić, tak?
czy to jest opinia innych, czy to właśnie jest to, że nie poradzisz sobie, nie jestem mocny w social media, boję się, że stracę pieniądze, tak? I wy już macie odpowiedź od tej osoby, co faktycznie, jakie gdzieś tam jej przekonanie blokuje. I co macie? Macie odpowiedź, jaki content wam to warto produkować, tak? Żeby gdzieś ten mindset jej zmieniać. I nie od razu do niej pisać, a nie, ty nie stracisz, co ty nie stracisz? Content, dawać content. Te osoby, niech tam ich, niech w ich głowach się zmienia. Bo pamiętajcie, że jeżeli osoba klika i tak dalej, to znaczy, że to znaczy, że ona jest zainteresowana, tak? Każde kliknięcie znaczy, że jest osoba zainteresowana. Dobra. Kolejna rzecz, właśnie tutaj content dotyczący pieksy, czyli właśnie, że piramida, nie mam kasy, tak? No i nie mam kasy, to jest taka bardzo częsta też obiekcja. I tutaj tak, to co jest mega istotne, w ogóle możliwość zarobków w networku, pokazywać, mówić o tym ogólnie, dostosowując pod grupę docelową. Bo pamiętajcie, do przedsiębiorców nie trafi taki przekaz, że dorób 1000 zł miesięcznie, nie? No bo jeżeli ktoś przykładowo chce docierać do przedsiębiorców, no to przedsiębiorcy pomyśli 1000 miesięcznie, no to co to w ogóle, co to jest biznes, czy co, to jest chyba jakieś śmiechowarte, tak? Ale na przykład taki kontent do studenta, już będzie to pasowne dobrze, tak? Że dorób sobie 1000 miesięcznie. Także to jest mega istotne, żeby ta grupa docelowa tak jest ważna, tak? Bo my wtedy też będziemy wiedzieć przykładowo, czy mają mówić bardziej gdzieś tam o jakichś większych pieniądzach, czy tylko o dorabianiu, czy o zarabianiu przykładowo 5, 10 czy 100 tysięcy złotych, tak? To jest mega istotne. Pokazywać też inne korzyści z networku niż tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, bo tak jak, no tutaj myślę, że raczej wszyscy dokładnie wiedzą, te ponad 50 osób, które jest łącznie ze mną, że network to nie jest tak naprawdę, te pieniądze to jest tylko efekt uboczny tak naprawdę z tego wszystkiego i tak dalej, ale network ma zdecydowanie więcej innych korzyści, które niesie, jeżeli chodzi ogólnie o rozwój kompetencji różnorakich, tak? Jeżeli chodzi o poznawanie fantastycznych ludzi, jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie dobrego środowiska do wzrostu. Ja w ogóle nie znam, naprawdę nie znam. Ja znam mnóstwo osób, które prowadzą swój biznes tradycyjny. Znam gdzieś tam mnóstwo też osób z branży szkoleniowej, którzy no też prowadzą gdzieś tam biznes tradycyjny. Znam mnóstwo osób też, którzy pracują na etacie, ale network, naprawdę network jest najlepszą szkołą życia, bo jaka chyba jest, nie wiem jeszcze, ja przynajmniej nie spotkałem lepszej i pokazywać też to tak ludziom, tak? Że tutaj naprawdę jest, że tutaj możemy nauczyć się w ogóle w życiu odnaleźć bardzo w wielu aspektach, tak? Nie tylko zarabianie, nie chodzi tutaj tylko o zarabianie kasy. No i oczywiście historię, pokazywać też historię osób, które były w totalnej dupie, a sobie poradziły. Być może ty sam masz taką historię, bo tak może być, tak? I pokazujcie, mówcie o tym. Pokazujcie ludziom, że faktycznie można, niech oni się z wami utożsamiają. Nie wiem, może mieliście kredyt, może byliście spłukani, straciliście pracę, mieliście minus na koncie i tak dalej. No i dzięki networkowi, dzięki temu, że się zdobyliście, wyszliście po prostu na prostą, tak? I teraz tak, 10 rodzajów postów, które zawsze się sprawdzają w social media. Jakościowe zdjęcia, ogólnie lubię, ja lubię jakość, każdy z nas lubi jakość, więc jakościowe zdjęcia, karty z statami, karty z porównaniami, ale na przykład tak, w ogóle ja tutaj, jeżeli chodzi o te karty z statami, karty z porównaniami. Kochani, to nie chodzi o to, żeby teraz udostępniać cytaty innych twórców gdzieś tam. Nie, właśnie ja to też pokażę na swoim przykładzie zaraz. Zainspirować się jakimś przykładowo cytatem i sformułować go gdzieś w swój sposób, żeby to było wasze, a nie kogoś. I nawet dać jakąś swoją własną grafikę i tam wrzucić tą treść, tak? Żeby to było wasze. Jakieś ściągawki, reelsy teraz na przykład na Instagramie, tak? Czyli właśnie jakieś krótkie, fajne nagrania z przekazem. Karuzele, czyli fajne takie na przewijanie, tak? Też na Instagramie super to działa. Krótkie wideo oczywiście z kontentem, teraz TikTok, tak? Na przykład bardzo, bardzo też fajnie działa, ale nie tylko, bo krótkie wideo również i dobrze się sprawdzają i na Instagramie, i na Facebooku. Memy, to jest też super sprawa, bo to ludzi bardzo mocno angażuje. Jakieś gify właśnie też śmieszne. No i live oczywiście, tak? Tutaj dla wyjadaczy, którzy czują się dobrze przed kamerą i tak dalej, robić live'y z gośćmi różnymi, z gośćmi z branży, gdzieś tam z gości, którzy pod naszą grupę docelową pasują, żeby oni również swoją historię, swoją wartość dali. Pamiętajcie, robiąc live'y, robiąc jakieś wywiady, spotkania z innymi ludźmi, osoby z zewnątrz przypisują nam cechy tych osób, tak? Po prostu działa psychologicznie, tak? Czyli przykładowo, ja rozmawiałem nawet z networkerami na swoim kanale YouTube, tak jak na przykład miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem, no to nie dość, że my mieliśmy sytuację win-win, że
Tomasz, tak jakby Tomasza zobaczyła gdzieś na moja społeczność, społeczność Tomasza zobaczyła mnie i mamy sytuację win-win, tak? Że oboje sobie gdzieś tam zwiększyliśmy zasięgi i tak dalej. No teraz ja mam też możliwość tutaj bycia u was na szkoleniu. Gdyby przykładowo tego wywiadu nie zrobił, no to pewnie by takiej możliwości też nie było. No i kto wie, co jeszcze wyniknie dalej z tego, tak? Także to jest mega istotne, żeby robić tam live. No i też ludzie właśnie no, lubią też słuchać innego przekazu gdzieś tam, tak, na tych waszych profilach. No wiadomo, że na tym profilu jesteście wy najważniejsi, ale fajnie, jak też ktoś też czasami pokaże inną perspektywę, tak? I zresztą live robi mało osób, więc no warto się gdzieś tam wyróżniać, tak? Bo jednak ten, mimo wszystko to uatrakcyjnia wtedy wasz ten profil, tak? Że coś tam się dzieje więcej niż u innych. No i oczywiście tutaj pokazując tak, no jakościowe zdjęcia, naprawdę nie musicie iść na jakąś sesję, możecie zrobić to telefonem, macie dobre telefony, smartfony bardzo często, a jeżeli nawet nie wy, to na pewno czy to wasze dzieci, jeżeli macie dzieci, czy to wasi znajomi, nawet mają dobre telefony, pójść, pocykać parę fotek, to nie jest problem, pójść do jakiejś kawiarni, gdziekolwiek nawet, tak, jeżeli nie chcecie robić tego gdzieś tam w domu. Teraz już pogoda coraz piękniejsza, super słońce, także naprawdę to nie jest problem. I zobaczcie teraz, to co pokazywałem właśnie, to przepraszam, to co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o ten content taki inspirujący, zmieniający mindset. Zobaczcie, to są tak jakby trzy wstawki na moje stories, które są przewijane tak jakby jest jedna, druga, trzecia. Nigdy nie da sobie mówić, że to się dla ciebie niemożliwe. Wszystko zależy w 100% od ciebie, Miśku. Zawsze. Krótki przekaz, bardzo dobitny. Przekazanie i jeszcze pokazanie tutaj w tle babci, która z Kubana robi szpagat przy tablicy na PKS-ach czy gdzieś. Jako jeszcze dobitniej pokazanie tego, że no faktycznie, kurczę, no skoro taka babcia zrobi coś takiego, to hello, no nie? Kolejny przykład. Mistrzu, co to znaczy pracować nad sobą? To przestać czekać, aż inni się zmienią i skupić się na sobie. I zobaczcie, to też do ludzi trafia po prostu, tak? Bo wiele osób gdzieś tam myśli, czy zacznie pracować nad sobą, żeby coś zacząć działać, ale czekają. Czekają, bo oni patrzą, co inni zrobiło. A to nie o to chodzi. I oczywiście też tutaj no jest takiego mędrzec, który jeszcze bardziej podkreśla ten przekaz, tak? Ja w ogóle bardzo często daję się takich przekazów, takich podprogowych, że tak powiem, wieczorem. Wieczór jest bardzo fajną formą na stories i zawsze jest bardzo dużo reakcji. Fajnych reakcji, fajny odbiór, jak zawsze w punkt i tak dalej. Czyli no bo ludzie lubią takie po prostu przekazy, tak? To, co jest też mega fajne, dystans. To, co właśnie pokazywałem, żeby nawet czasami z tego, co robimy, pokazywać właśnie to z rozrywką. I na przykład tutaj, jak ja wstawiłem to na stories u siebie, to miałem tyle osób, oczywiście wiadomo, to było testowane pod grupę docelową, miałem tyle reakcji, że masakra, no moja skrzynka mi się paliła. Czyli zobaczcie, network marketer, kurwa, co to pojebana akcja, sprzedałem stąd. Bez ustalonej, kurwa, nie w tę stronę, grupy docelowej. Nie, kurwa, dobrą stronę. Czyli tak to jest, że osoba gdzieś tam, która działa w tych social mediach, nie ma tej grupy docelowej stąd, to ona tak jakby sama nie wie, raz tą. Co już ja chcę w ogóle publikować na tym profilu, ja już sama nie wiem, tak? No ja wiem, że takie wyzwania mają ludzie i ja po prostu zrobiłem z tego mema. Dostosowałem gdzieś tam mema, oczywiście do tych memów w Instagramie jest o tyle i wystarczy tylko chwila gdzieś tam po myślunku, jak to dostosować i macie po prostu, tak? Zobaczcie, tutaj kolejne przykłady memów, na przykład tak, zdjęcie, które po prostu gdzieś tam tylko wyczyściłem dymki, wow, stary MLM nie ma sprzedaży i tak łatwo i można tak łatwo zarobić 10 tysięcy miesięcznie, no jasne, a to bałe, jednemu. No i znowu. To jest rozrywkowe, ale to jest też z przekazem, tak? Czyli znowu pokazywanie tego, że wy nie obiecujecie bajek, tylko faktycznie robicie to w dobry sposób, tak? Tak jak na przykład tutaj stricte reklama na pozyskanie klientów u mnie. Kiedy mówisz o czymś, co potrzebujesz kupić, macie Facebook, Google, Instagram, słucha. Używasz reklam w swoim biznesie? Jasne, nie, ale chciałabym. I ktoś klika i ja już mam potencjalnego klienta. Tak to działa, tak? Wykorzystanie mema. Następnie tutaj, jeżeli chodzi o network, to Państwa wypłata, a można jakoś podnieść? Tyle starczy? Okej, okay, tak. I zadajcie pytanie. Zresztą miałeś taką historię pracy? I robisz ankietę na przykład, tak? Jeżeli ktoś klika w ankietę, no to możesz zapytać tę osobę. Od razu pamiętajcie, że to jest ten ruch, że o, ktoś do Was się odzywa pierwszy, tak? W ogóle o to chodzi w social mediach, żeby starać się tych ludzi tak bodźcować, żeby to oni jako pierwsi zaczęli reagować, pisać, klikać, a nie żebyście to my musieli do nich napiszczać te wiadomości, co jest w ogóle nonsensem, tak? Żeby napierdzielać teraz po 40 wiadomości, cześć, masz fajny profil, zresztą ja o tych wiadomościach też troszkę później powiem. Kolejna rzecz, dawanie wartości, dawanie jakichś takich fajnych właśnie takich porównań nawet, tak? Co potrzeba do zbudowania skutecznego konta w networku? No bo na przykład co potrzebujesz do tego, żeby zacząć zarabiać w internecie? Co myślisz, że potrzebujesz? Tysiące followersów,
codzienne posty, piękne grafiki, boty, współpraca z kimś znanym, duże wyniki networku, przykładowo ogrom ilości inwestycji na reklamę, no nie? A czego naprawdę potrzebujesz? Zdefiniowanego idealnego współpracownika, treści, które odpowiadają na jego największe bolączki. Czyli pokazanie tego, bo bardzo często ludzie mają takie przekonania, że Boże, żeby teraz zacząć biznesiony, to ja potrzebuję tego, a wiemy, że tak dokładnie nie jest. Przede wszystkim potrzebujesz chęci do tego, żeby zacząć robić i przykładowo na przykład osoby, która ci w tym pomoże, tak? Więc to jest mega istotne, żeby dawać takie porównania, tak? Porównania, że wcale nie jest tak, że diabeł wcale nie taki zły, jak go malują, tak? No i oczywiście tutaj znowu kolejny element, czyli karuzele, oczywiście na Instagramie, czyli na przykład tutaj u mnie, tak? Biznes MLM, top 7 bzdur, które są opowiadane w networku. I to jest też ważne, w ogóle bardzo ważne są nagłówki. Nagłówki to jest w ogóle nagłówki, ten przekaz na tych grafikach, we wpisach, to jest 80%, że tak powiem, sukcesu tego, czy osoba przeczyta, czy nie. Czy kliknie, wejdzie, czy w ogóle zareaguje, tak? Dlatego to jest tak mega istotne, żeby właśnie mówić takie są jakieś właśnie bzdury, takie rzeczy, tak? To, co ludzi będzie interesowało, tak? Na przykład, nie wiem, zrobić wpis, że dlaczego motywacja jest dla idiotów? Nawet coś takiego, tak? I powiedzieć, że motywacja działa krótkofalowo, że chodzi, ale nie robić też clickbaitu, bo to jest też ważne. Jeżeli faktycznie jakiś temat poruszamy, no to nie, żeby ktoś kliknął i tak dalej, żeby się rozczarował, tylko faktycznie dajemy wartość, tak? Dlaczego tak sądzimy i dlaczego tak jest? Na przykład kolejny na przykład taki gdzieś tam kontrowersyjny przekaz, tylko załóżmy głupcy wychodzą ze swojej strefy komfortu. No na przykład to są osoby, które interesują się rozwojem, się zainteresują. No i możesz napisać, że no, ze strefy komfortu jest lepiej poszerzać niż nie wychodzić, tak? Więc no oczywiście szukać gdzieś tam takich intrygujących rzeczy, co ludzie klikną i pokażecie im, że jest faktycznie inna perspektywa tego, tak? Więc tak to gdzieś tam działa. Lecimy dalej. Super działają też top 6, znaczy top, czyli top 6 jakichś aplikacji, top 9 przykładowo wskazówek do prowadzenia swojego profilu, na przykład nie wiem, tam top 3 wskazówki, jak zwiększyć sprzedaż i tak dalej, czyli topy. W ogóle fajnie działają też na przykład takie rzeczy właśnie, tak jak tutaj napisał właśnie Rafał, czyli tutaj minimum 3 z nich widzisz pierwszy raz, albo na przykład wymieniamy top 8 rzeczy, które pomogą ci załóżmy zacząć social media, na przykład czwarty i szósty na pewno nie znasz. Czyli żeby pokazywać ludziom coś, że kurczę, żeby jeszcze bardziej bodźcowe, żeby zaciekawić, żeby oni to przeczytali, tak? Nie znam, a jak to? A wiem, jak to jest. No, oni nie znam, muszę sprawdzić, nie? Czy faktycznie nie znam. Czyli właśnie o to chodzi, żeby tak jakby do tych ludzi te emocje w nich wywoływać, tak? I zobaczcie, to, co jest też mega istotne, to, o czym mówiłem właśnie, jeżeli chodzi o tworzenie grafik, to są przykłady moich reelsów na Instagramie. No i zobaczcie, wiele osób, którzy dodają reelsy na Instagramie, nie dodaje w ogóle okładek. A okładka, dobra miniatura jest w stanie zwiększyć zdecydowanie zasięg, bo jeżeli ktoś wejdzie na nasz profil i zobaczy, że na przykład coś takiego, przestań myśleć, to pułapka. O co chodzi? Jak to myśleć, pułapka? Pizza lepsza od książki? No, intryguje, prawda? Miej to w dupie, warto. A ciekawe, o co chodzi, tak? Dlatego warto robić te okładki, warto to wykorzystywać i oczywiście dawać ten przekaz też taki, żeby dawał do myślenia ludziom, żeby oni kliknęli, zobaczyli, o co tutaj w ogóle chodzi, tak? Kolejne, no tutaj na przykład był taki content rozrywkowy, ja tutaj zrobiłem to na Instagramie, stworzyłem taką postać, panią Bożenkę, którą gdzieś tam się przebierałem, nakładałem chustkę tam i mówiłem właśnie o networku i ja właśnie tutaj, właśnie w ten sposób rozbijałem obiekcję o MLM-ie. Na przykład tutaj w tym jednym z nagrań powiedziałem, dzwoniłem tak jakby do tego UOKiK, czyli właśnie tego urzędu konsumentów i tak dalej, że no tutaj MLM-y to, że piramidy i tak dalej. I tam jako były dwie postacie, była pani Bożenka, która dzwoni i była osoba, która pracuje właśnie w tym urzędzie. I tam podkreśliłem to, że pani Bożenko, ale przecież network marketing, MLM, tak, marketing sieciowy jest normalnie uczciwym modelem biznesowym, który jest nawet na Wikipedii, czyli odnoszę się do jakiegoś tak jakby do autorytetu, że tak powiem, do takiej rzeczy, którą każdy zna, albo Wikipedię każdy zna, bo jeżeli ktoś wpisze normalnie i wejdzie faktycznie w Wikipedię, nie w jakieś tam śmieszne strony, które pierdoloty gadają o networku, no to zobaczę, że naprawdę marketing sieciowy to jest normalny, uczciwy model biznesowy. Dlatego warto to wykorzystywać, dlatego też warto wykorzystywać tego typu przekazy, tak? Albo jakichś osób znanych i tak dalej. Na przykład Donald Trump bardzo dobrze mówi o marketingu i tak dalej, więc to jest mega istotne i łączyć to też właśnie z tą rozrywką. I teraz tak, ważna uwaga do przekazu. To jest też mega istotne,
bo wiele networkerów gdzieś tam wpada w taką pułapkę, że zbyt dużo jest takiego przekazu branżowego. Pamiętajmy o tym, że tak jak już mówiłem wcześniej, wiele osób, którzy jeszcze nie działają w networku, oni nie mają zielonego pojęcia w ogóle, czym jest network. Dlatego lepiej jest używać nie, że załóżmy Zoom, takich słów jak Zoom, wolność finansowa i tak dalej, bo ludzie bardzo często nawet tego nie zrozumieją. Wiadomo, że czyli znowu staranie się cofnąć wstecz, czyli nie, że my mówimy o tym z tej perspektywy, którą my teraz posiadamy wiedzę i tak dalej, tylko jednak cofamy się. O tym Mirek Burniajko bardzo, bardzo dużo mówi, bo to jest jeden w ogóle z top przedsiębiorców internetowych, że on tak naprawdę jak działa w biznesie gdzieś tam, to stara się cofać 2 lata wstecz, szukać, przypominać sobie, jakie on miał problemy i o tych problemach właśnie tworzyć treści, tak? Bo wie, że gdzieś tam to do ludzi będzie trafiało. I tak samo to oczywiście działa w networku, żeby gdzieś tam cofnąć się i przypominać sobie gdzieś tam, z jakimi wyzwaniami się mieliśmy i jakie przygotowało to było słownictwo. Im prostsze, tym lepsze, tak? Ten prosty przekaz. Bo ludzie nie chcą wolności finansowej tak naprawdę, nie chcą dochodu pasywnego, bo oni na tym bardzo często nie wiedzą, czym to jest. Ludzie po prostu chcą iść do sklepu i nie patrzeć na ceny. Po prostu, to każdy zrozumie, tak? Tak naprawdę każdy chce poprawy jakości swojego życia, żeby w tym życiu po prostu czuć się dobrze. Czuć się dobrze. I o to w tym wszystkim chodzi, tak? Nie, że teraz wolność finansowa, dochód pasywny, i tak dalej, większość osób popatrzy, kurwa, co to w ogóle jest, nawet nie wiem, o co chodzi, nie? Także bardzo prosty przekaz, to jest mega istotne, tak? To, co też bardzo dobrze działa, bardzo dobrze angażuje, zresztą nawet możecie sami tutaj na czacie, oczywiście pamiętajcie, że znowu dostosować to pod grupę docelową. Kto z Was przekodowo pamięta którykolwiek z tych rzeczy? Czy to gadu-gadu, czy to zimy takie, że było śniegu po pas, nie wiadomo ile, czy oczywiście tutaj moda na sukces? No podejrzewam, że na pewno znajdą się osoby, które pamiętają i wywołuje to w Was jakieś emocje. I zobaczcie, Wy możecie zrobić taki na przykład stories, czy nawet taki wpis i zapytać swoich osoby, kto pamięta taki komunikator na przykład, no nie? I zobaczcie, to nie chodzi o to, żeby tylko teraz mówić o biznesie non-stop i tak dalej, ale również budować te relacje od drugiej strony. Szukać właśnie jakichś takich wspólnych wspomnień, zaczepnych wspomnień, bo to na to ludzie reagują po prostu, tak? No i możecie na przykład pytać o to, i ktoś o tej modzie na sukces, czy ktoś pamięta takie zimy. No ja na przykład pamiętam wszystko z tych czasów, tak? Pamiętam i gadu-gadu, sześciałki jest na gadu-gadu, no niewidoku. I później można wejść, ktoś kliknie i zapytać, że coś tam, też siedziałaś na widoku, czy też siedziałaś na widoku, albo na przykład tutaj z tym serialem. No to za kim bardziej byłeś, za Brooke czy za Macy? Czyli pokazywałeś też taką swoją ludzką stronę, tak? Bo ludzie naprawdę też znacznie chętniej będą chcieli później z nami supportować, znacznie chętniej będą chcieli przebywać na tych naszych profilach, jeżeli nie będzie tam tylko i wyłącznie to, że biznes, najlepszy biznes, najlepsze produkty. Nie, to jest po prostu nudne. Kolejny element, w ogóle też mega fajny tip na użycie tego na Instagramie, bo wiele osób właśnie pyta o to, czy chcielibyście zarabiać w internecie. No jest takie częste pytanie, że załóżmy, chciałbyś zarabiać, chciałbyś dorobić i tak dalej. A zapytajmy to z drugiej strony. Czy są to osoby, które nigdy przez internet nie zarobiły ani grosza? To nie jest pytanie o to, czy ty chcesz zarabiać, czy tylko ty, czy zarobiłeś, czy nie zarobiłeś ani grosza. Czyli od drugiej strony w ogóle zapytać, tak? I wtedy ta osoba, która odpowie, może zapytać, okej, a na przykład co cię w ogóle powstrzymuje przed tym, żeby w ogóle spróbować zacząć, no nie? I znowu macie możliwość zapytania, co ich gdzieś tam blokuje, tak? No bo na pewno jestem przekonany, że każdy z Was na swoim profilu, czy to na fejsie, czy to na Instagramie, ma takie osoby, które przez internet jeszcze nie zarobiły ani grosza. I takich osób jest większość, tak? To, że gdzieś tam wy zarabiacie, to nie oznacza, że te osoby zarabiają właśnie. One czekają na to, żeby móc zarobić, tylko czekają na Ciebie, żeby właśnie móc zrobić to z Tobą, tak? Tylko Ty musisz właśnie przez swój content ich do tego gdzieś tam zbodźcować. I teraz tak, jak w ogóle zdobywać ruch i obserwujących na swoich mediach społecznościowych? No to takie, ja oczywiście jestem tutaj bardziej za tym, żeby automatyzować jak najbardziej te swoje działania w social media, no po to są gdzieś narzędzia, o których oczywiście zaraz też porozmawiamy, ale wiadomo, każdy ma prawo robić to tak, jak chce, nie każdy musi używać od razu narzędzi marketingowych, także po pierwsze, aktywność. Komentujmy posty branży komplementarnej, czyli i kont gdzieś tam komplementarnych, tak? Czyli wchodźmy na profile osób, które mają jakieś zasięgi, które działają gdzieś tam w podobnej zainteresowaniach, jest nasza grupa docelowa, komentujmy. Komentujmy i dawajmy też tych, na przykład jeżeli ktoś coś pisze, zobaczycie, że robi jakąś fajną robotę na Instagramie czy na Facebooku, komentujcie. Przykładowo odnieście się do tego, co on napisał, napiszcie, że super wpis i tak dalej i dajcie jeszcze od siebie jakąś wartość dodaną.
ludzie na to będą zwracali uwagę. Po prostu. I też algorytm będzie na to zwracał uwagę. Czyli nawet, ja tutaj nie mówię teraz, żebyście siedzieli całymi dniami i komentowali, poświęćcie sobie 10-15 minut dziennie. Ustalcie, że 10 minut dziennie przykładowo wchodzicie, macie takie 10 minut przykładowo o 20 codziennie, czy tam nie wiem, o 22, o 7 rano, o którejkolwiek chcecie godzinie. Nawet jeżeli pracujecie, to w przerwie 10 minut poświęcajcie, czy tam nie wiem, czy jeżeli nie pracujecie, to w ciągu dnia jakąś godzinę ustalcie. 10 minut, komentuję po prostu, komentuję. Zostałem jakieś tam 3-4 komentarze, oczywiście, żeby też nie za dużo, żebyście bana nie dostali. I dawajcie, pokazujcie siebie, róbcie gdzieś tam ten ruch, tak? I właśnie komentujcie oczywiście też w przemyślany sposób, tak jak mówiłem, czyli jeżeli ktoś coś napisał, to odnieście się do tego i dodajcie jeszcze coś od siebie, tak? Wchodźcie oczywiście w te profile, zostawiajcie jakiś ślad tam właśnie, żeby ten algorytm też tam dobrze działał. I teraz tak, wiadomości, to nie chodzi o to też, żeby wymienić takie wiadomości, że dołącz do mojego biznesu i tak dalej, tylko jeżeli już, to nawet piszmy, że ale super wartość, coś tam, że będę, załóżmy, będę chętniej wracał na Twój profil, tak? Czyli budujmy właśnie takie fajniejsze relacje, bo to naprawdę później nawet nie wiemy, kiedy to możemy zaprezentować, tak? No i to jest to, co jest mega istotne, to udzielać się na live'ach. Na live'ach bardzo mało w ogóle osób się udziela i na fejsie, i na Instagramie. Dlatego róbmy to. Oczywiście szczególnie na Facebooku, jeżeli ktoś robi jakieś live'y, udzielajmy się. Ja na przykład mam jedną klientkę, która w ogóle świetnie to robi. On zawsze wejdzie na live'a, nawet i zobaczcie, możecie wejść na jakiegoś live'a, nawet nie, ja mu nie mówię teraz, żebyście siedzieli na live'ach i gdzieś tam tracili, może nie, że tracili, ale inwestowali tam swój czas. Wejdźcie na live'a na 2-3 minuty, posłuchajcie w ogóle, o czym jest live. I zostawcie jakiś komentarz merytoryczny z siebie, tak? Że o, super temat, fajnie mówicie. Wiecie, u mnie zadziałało to i to, tak? I zostawcie po sobie ślad. Zostawcie, udzielajcie się na live'ach, tak? Bardzo mało osób to robi, a to naprawdę bardzo fajnie działa i po prostu ludzie zapamiętują i bardzo fajnie wchodzą. Ja też wiem, że na Instagramie jest taki chłopak, który dopiero tak naprawdę zaczyna. On bardzo dużo się udziela, właśnie bardzo fajnie dużo komentuje i tak dalej. I widzę, że bardzo fajnie zwiększa mu się ruch. Nie ma, załóżmy, teraz jeszcze możliwości, żeby gdzieś tam inwestować w reklamę i tak dalej, ale to jego konto fajnie rośnie, daje bardzo fajny content też i bardzo fajnie gdzieś może się też udziela u innych i bardzo fajnie, bo ci obserwujący z innych skąd też do niego wchodzą, tak? I to jest naprawdę bardzo fajnie działa. I teraz tak, dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie tego typu ogłoszenia na Facebooku szczególnie. Widzę, że trochę jest komentarzy już. No raczej. Dobra. Świetne. No właśnie, to jest tak, to wspomnienia, tak? No i dobra, to jest tymi, oczywiście bardzo dużo jest tego typu wrzutek na grupy zarobkowe, na Facebooku i tak dalej, takich wiadomości, których ja sam doświadczyłem gdzieś tam, czyli hej Wojciech, jesteś może gdzieś na grupę związana z biznesem, rozwojem, finansami. No i oczywiście, no to bardzo często takie pytanie, bo fajny profil. Tutaj w ogóle to jest mistrz marketingu, ten pan po prawej stronie, który napisał, że ja, nie bój się, ja zaufałem i nie żałuję, proponuję ci też zaufać. No nie róbmy takich rzeczy w ogóle, nie? Te wysyłanie wiadomości takich i tak dalej, szczególnie takich od razu z partyzanta, że z buta wyjeżdżam i od razu biznes. Wojtek, a czemu wkleiłeś wiadomość ode mnie? No przepraszam, no chciałem pokazać właśnie też, że liderzy też potrafią się mylić, tak? No i no ale no nie róbmy takich rzeczy, tak? Nie róbmy takich rzeczy, jeżeli faktycznie gdzieś tam chcemy do kogoś napisać już i tak dalej, no to napiszmy coś merytorycznego, a nie od razu, że tutaj biznes mam zajebisty, no nie? No wiadomo, że fajnie byłoby, kiedyś, bardzo dawno kiedyś, to jeszcze może i działało, tak? Jeszcze ten rynek nie był przesycony. No teraz to nie działa, teraz naprawdę ta marka osobista jest tak ważna, żeby ludzie oczywiście tobie mogli zaufać, tak? I żeby ludzie sami się do ciebie odzwali. To właśnie o to chodzi, żeby takich bodźcować, żeby oni sami zaczęli wchodzić z tobą w iterację. I o to w tym wszystkim chodzi, tak? I to po prostu nie działa. A nawet jeśli zadziała, to musisz po prostu poświęcić taki ogrom czasu, naprawdę lepiej skupić się na produkowaniu kontentu, dobrego kontentu na tych swoich mediach społecznościowych, a nie na tym, żeby napierdzielać po 40 ogłoszeń na grupy zarobkowe i pisać wiadomości po ludziach i tracić swoje najcenniejsze aktywo, jakim jest czas, tak? I zobaczcie,
Bo na czym tak naprawdę polega biznes online? Znaczy, czy biznes online polega na tym, żeby wrzucać ogłoszenia na grupy zarobkowe, liczyć na to, że ktoś się odezwie, albo napierniczać wiadomości prywatne? No wyobrażacie sobie, żeby przykładowo nawet taki Mateusz Mrozowski, którego tutaj znacie, nie wiem, Rafał Brzoska, założyciel Impostu, żeby pisał po ludziach wiadomości prywatne, no i proponował im gdzieś tam, żeby robili z nim biznes, no to jest w ogóle niepojęte, tak? I to, co jest właśnie istotne, postawcie na reklamę, tak? Postawcie na reklamę, ponieważ reklama uwalnia, przede wszystkim reklama uwalnia twój czas i jest narzędziem biznesowym. A przepraszam bardzo, czym jest network? Network jest biznesem, czyli tutaj network, no po to są gdzieś tam te narzędzia, żeby z nich korzystać, tak? I teraz tak, co lepsze w ogóle, wcale nie potrzebujesz inwestować dużych kwot. Możesz zacząć od 5 zł dziennie, czyli to jest 150 zł miesięcznie, jeżeli faktycznie chcesz przez cały miesiąc już coś promować, nie musisz, możesz sobie nawet proponować coś przez 3 dni i 15 zł wydać, zobaczyć w ogóle, jak to gdzieś tam zadziała i nie musisz nic mówić o firmie. To jest w ogóle ciekawe, no nie? A nawet nie powinieneś, tak? Bo tak jak mówiłem, najważniejszą firmą w twoim życiu jest kto? Jesteś ty, czyli twoja marka. I teraz tak, jak w ogóle zacząć się reklamować w networku? No oczywiście wiadomo, że przez menedżer reklam, czyli trzeba mieć fanpage'a na Facebooku. On nawet, i to zależy teraz, czy działasz na Face'ie, czy działasz na Instagramie, bo to zależy, tak? Jeżeli działasz na Facebooku, no to ten fanpage, wiadomo, że warto, żeby coś na tym fanpage'u było, żeby była jakaś wartość, że faktycznie osoba, jak wejdzie z reklamy i kliknie w ten fanpage, to zobaczy, że w ogóle coś tam też się na tym fanpage'u kryje, a nie tylko jest pusty fanpage. Jeżeli działasz na Instagramie, to fanpage może być pusty, a cały ruch przekierować na Instagram, tak? Ale fanpage tak czy siak w reklamach musi być założony. On po prostu musi być, bo inaczej nie będzie można się reklamować, tak? No i oczywiście wchodzimy przez menedżer reklam i w sumie tak naprawdę to, co w reklamach nas interesuje, to jest ruch, czyli przekierowanie ruchu właśnie na nasz profil, na naszą ewentualną stronę landing page, gdzieś tam do naszej ankiety ewentualnie i tak dalej. Aktywność to jest aktywność przykładowo związana z naszymi wpisami, żeby zwiększyć gdzieś tam aktywność pod naszymi treściami, o których już mówiliśmy tutaj sporo wcześniej. No i reklama na wiadomości, czyli właśnie, żeby ktoś mógł wysłać do nas wiadomości bezpośrednio z reklamy, tak? I teraz tak, jak w ogóle zacząć reklamować? Głównie właśnie interesuje Cię osiągnięcie ruchu na Twój profil, to jest taki numer jeden, lub bezpośrednio właśnie do ankiety, wiadomości i tak dalej, tak? Tutaj właśnie szczególnie ściąganie ruchu na profil działa bardzo dobrze na Instagramie. Ja zaraz to pokażę na swoim przykładzie, jak to zrobić. I teraz tak, w ogóle bardzo fajnie działa też przekaz storytellingowy, czyli w ogóle historia. No tak jak dobrze wiecie, no, że w networku jest mega ważna historia, nawet na scenie zawsze ludzie powiedzą historię, no gdzieś tam ta historia, ona za nami krąży i tak samo działa to dobrze w reklamach. Zobaczcie, można napisać swoją historię od razu, że to jest autentyk, to jest po prostu przykład z życia taki, jaki był ustawiony u moich klientów. Miałem swój biznes tradycyjny, ale nie miałem czasu do bliskich. To była reklama akurat do przedsiębiorców. To było okropne uczucie. Wszystko się zmieniło, gdy zachorowałem i otworzyłem się na budowanie biznesu online. Teraz mam wszystko, co dla mnie najważniejsze w swoim domu. Mąż, syn, nasz pies oraz dochodowy, stabilny biznes, wszystko pod własnym dachem. Czyli zobaczcie, pokazanie, dużo przedsiębiorców ma wyzwanie z tym, że ma ten biznes, spoko, kasa zarabia, ale czasu brak. I to jest dla nich bardzo męczące, tak? I wchodzimy, oni co się robią? Utożsamiają z takim przekazem. Lecimy dalej. Kiedyś stwierdziłem, jak większość, że to niemożliwe. Czyli pokazanie tego, że faktycznie też tak miała, że zna te uczucia, tak? Teraz pomagam innym kobietom osiągać to samo. To jest przekaz do kobiet, akurat był. Jeśli chcesz zyskać spokój, czas dla siebie i bliskich oraz nie tracić przy tym swojej płynności finansowej, wyślij do mnie wiadomość. Powiem ci, jak to zrobić. I oczywiście zaraz pokażę, jaka to była w ogóle grafika i tyle. Możemy tutaj oczywiście zrobić tak. Może to nie być na wiadomość reklama, tylko to kliknij i zaobserwuj mój profil i powiem Ci, jak to zrobić, tak? Albo tam dowiesz się więcej, tam poznasz więcej wskazówek, tak? No i bardzo fajnie działają grafiki natywne, czyli grafiki z naszym wizerunkiem, takie nawet na luźno, bo ludzie to takie reklamy, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko ja też się szkolę i ja na przykład bardzo dużo się szkolę. Dla mnie jednym z takich najlepszych osób od marketingu w Polsce jest Adrian Kołodziej i ja u niego jestem też na mentoringu i właśnie Adrian ma właśnie cały przekaz na grafikach natywnych. No i oczywiście też pytałem, dlaczego, no bo to po prostu działa, bo ludzie tak jakby na grafiki natywne reagują tak, jakby normalnie widzieli kumpla. Czy tam koleżankę, normalnego człowieka, tak? Nie, że jakiś tam wymuśkany i tak dalej, tylko jest normalny gość, uśmiechnięty, tak jak na przykład to ja na worku zjeżdżam, czy tutaj robię sobie jakieś tam selfie niby, tak? Śmieszne.
I na przykład tutaj w tej reklamie też na przykład, tak? Tutaj na przykład to jest moje zdjęcie z moją chrześniaczką, które bardzo daje bardzo fajne emocje. Tutaj akurat właśnie zdjęcie mojej klientki, no i tylko zakrywałem twarze, tak? Bo to nie jest mój wizerunek, nie będę tego pokazywał, ale też zobaczcie, jak to w ogóle wszystko pasuje, tak? Bo ta reklama, tak jak czytaliście, czyli o tym mężu, synu i piesku, tak? No to jest reklama autentyczna, to jest autentyczny przekaz, bo tak faktycznie było. No i jeszcze na zdjęcie pokazane dokładnie. No jak kliknę tutaj, jest przekierowanie od razu do wysłania wiadomości, tak? To może być przekierowanie oczywiście do ankiety, to może być przekierowanie gdzieś tam na waszą stronę, na wasz profil. Więc tak to wygląda. I teraz tak, przekaz wideo. Przekaz wideo właśnie na ściągnięcie ruchu na profil i to bardzo fajnie działa na przykład lokalizacyjnie. Ja pokażę właśnie też przykład tutaj, który robiliśmy u klientki i u której nie wiem, no kilkaset followersów do niej na profil w skali na to przyszło, reklama za 5 zł. Zobaczcie. Jesteś z Poznania i okolic? Lubisz taniec i sport tak jak ja? Wpadaj na mój profil i poznajmy się bliżej. I zobaczcie, tutaj nic w ogóle nawet nie jest mowa o biznesie. Tylko jest tak, jest oczywiście przyciągnięcie uwagi poprzez ten oto, to jest w ogóle przyciągnięcie uwagi, czyli że jest ruch, bo to jest od razu, i jest tak, jest konkretny przekaz, jesteś z Poznania lub okolic, tak, i zainteresowania, lubisz taniec i sport tak jak ja, no bo ta dziewczyna akurat lubi taniec i sport, w ogóle ma swoją szkołę tańca, poznajmy się bliżej. I właśnie to, o czym mówiłem też w tej grupie docelowej, tutaj w menedżerze reklam możemy wszystko dokładnie ustalić, w takim przykładzie, czyli możemy sobie ustawić lokalizację, że chcemy ustawić reklamę na Poznań. Przykładowo jest promień 17 km do 80 od tego Poznania, tak? I możemy ustawić tam płeć, przedział wiekowy, zainteresowania. Czyli możemy ustawić właśnie, że to będą właśnie te kobiety, które mieszkają w Poznaniu bądź okolicach, które interesują się właśnie sportem, interesują się tańcem i puszczamy do nich taką reklamę, tak? No i jakie istnieje prawdopodobieństwo, że osoby wejdą na nasz profil z takiej grupy docelowej, jakie wy chcecie? No bardzo duże, bo to wszystko można ustawić. Od tego właśnie są narzędzia marketingowe, których wielu network marketerów w ogóle nie używa. Kolejna sprawa, to jest w ogóle, tutaj tak, to jedynej rzeczy, której tutaj brakuje, to napisy, tylko poczekajcie, niech tutaj ta reklama się wczyta, bo wiem, że tutaj ona jest tam w wysokiej rozdzielczości. Ja tą reklamę nagrałem specjalnie na potrzeby tego szkolenia, żeby pokazać Wam, jak w prosty sposób można, uwaga, bo w ogóle złapanie uwagi w social media jest mega istotne, jak można złapać uwagę osób właśnie na reklamie. I zobaczcie. O Jezu, znowu ten budzik. Masz już dość tego porannego budzika co rano i przeraża Ciebie to, że będzie tak przez 40 lat? Spokojnie, przesuń palce w górę i wpadę na mój profil, a pokażę Ci, jak to zmienić. No i zobaczcie, ile osób w Polsce myślicie, że ma dość porannego budzika? No podejrzewam, że od groma osób. I tutaj też nie ma takiego, że nie ma przekazu od razu, że dzięki mnie wyłączysz budzik. Tylko po prostu wpadę na mój profil, a pokażę Ci, jak to zmienić. I ten profil oczywiście, a ta osoba, wiadomo, dlatego ten profil trzeba zrobić, tak? Ta osoba wejdzie na profil, zobaczy, kurde, wartościowe, fajne treści, fajny gościu, czy tam fajna gościuwa, odezwę się, zobaczę, co tam mam na mowę, nie? Proste? No proste. I właśnie, kolejny element. Właśnie to, co jest mega ważne, o to mówię, uwaga, tak? Czyli żeby, na przykład tu, no, na pewno to nagranie, ono powinno być docięte delikatnie, docięte tam, żeby ten budzik od razu było słychać, tak? Żeby od razu było słychać i oczywiście napisy, tak? To mówiłem, że tego tutaj brakuje, ale mówiłem, ja robiłem to, żeby Wam to pokazać, jak to powinno wyglądać. I teraz tak. I tutaj też, znowu, zobaczcie. Wyświetla się taka reklama. I tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że trzymam tego bolka chrobrego, czyli te dwie dyszki, no nie? Bo to, co robi? Łapie uwagę ludzi. Kurczę, co tutaj o co ty chodzi? Gość dwie dychy trzyma, co on tu będzie gadał? I zobaczcie. Kochanie Slipa, zostaną nam ostatnie dwie dychy do końca miesiąca. Chyba nic z tej dzisiejszej kolacji. Znasz to uczucie? Spokojnie, to żaden wstyd. Wstyd jednak jest nic z tym nie zrobić. Dlatego przesuń palce w górę i dowiedz się, jak to zmienić i zacząć w końcu żyć. I zobaczcie. Jest złapanie uwagi, te dwie dyszki, jest historia, z którą bardzo dużo osób może się utożsamić, tak? Oczywiście wiadomo, że to znowu trzeba gdzieś dostosować pod grupę docelową i tak dalej. I zobacz, tutaj też bardzo ważne słowa, których użyłem. Dzisiejszej kolacji. Znasz to uczucie? Spokojnie, to żaden wstyd. No i zobaczcie, znasz to uczucie? Spokojnie, to żaden wstyd. Wstyd jednak jest nic z tym nie zrobić. I zobaczcie, to jest znowu, wstyd jest jednak nic z tym nie zrobić. Czyli to jest tak jakby takie pod psychologię, także no kurde, no faktycznie wstyd nie zrobić czegoś takiego, nie żeby kurczę, żeby nie móc przekonała zabrać swoje kobiety na kolację na koniec miesiąca, bo dwie dychy mi portfele zostały, tak? Więc znowu poruszajmy te emocje. Dlatego przesuń palcem w górę i dowiedz się,
jak to zmienić i zacząć w końcu żyć. I pokazujesz, że mam rozwiązanie, tak? Wpadaj na mój profil, że tam mam dla Ciebie rozwiązanie. Czyli zobaczcie, to naprawdę nie potrzeba dużo, tylko potrzeba troszkę tak jakby takiej kreatywności i odwagi, żeby w ogóle coś takiego zrobić. I tutaj ja naprawdę, ja nikomu z networku nawet nie mówiłem, żeby cokolwiek w ogóle mówili o jakimś zarabianiu teraz, żeby mam dla Ciebie biznes, mam nasze produkty. Nie. My skupiamy się na poruszaniu w ogóle problemów, którzy mają ludzie, wyzwań i tak dalej. Bo tak naprawdę network właśnie pomaga w rozwiązywaniu problemów ludzi, właśnie, które problemów, jeżeli tyczą się właśnie finansów, brakiem czasu, gdzieś tam tak, braku gdzieś tam tej stabilizacji takiej. I w te problemy wchodźmy. Wchodźmy w te problemy, które mają ludzie, właśnie ten budzik. Ci ludzie w pracy niewłaściwi, tak? Dojazd do pracy, no różne są gdzieś tam rzeczy. Także to jest mega istotne, żeby gdzieś tam o tych problemach, bo naprawdę wiele osób ma takie same problemy, jakie my mamy. Tylko my bardzo często myślimy, że tylko my mamy takie problemy, tak? Kolejny fajny sposób na reklamę to jest reklama na lead magnet w ogóle. Czyli to jest oczywiście już gdzieś tam dla bardziej dla zaawansowanych. Może dla takich osób, żeby też wiadomo, żebyście nie od razu wszystko chcieli tutaj wprowadzać, tak? Ale reklama na lead magnet polega na tym, żeby przykładowo stworzyć jakiś bezpłatny taki produkt, na przykład taki tutaj e-book Top 5 błędów MLM na Facebooku. Jest to e-book, który rozwiązuje konkretny jakiś problem jeden, czyli właśnie tutaj jest akurat problem, jakich błędów na Facebooku nie popełniasz. Tutaj na przykład tutaj moja klientka zrobiła taki e-book 5 kroków do nowego źródła w 2022 roku i o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj możemy ustawić właśnie też, tworzymy taki e-book. Podejrzewam, że Canva raczej każdy z Was tutaj zna. Taki e-book stworzyć, on nie musi być duży, on może mieć, ten tutaj Ani e-book miał 9 stron, z tego co pamiętam, ale to bardzo fajnie działa wizerunkowo. To bardzo działa fajnie wizerunkowo. Dlaczego? Bo takie tutaj właśnie pokazałem. Co daje w ogóle taki bezpłatny e-book? Jesteś od razu traktowany jako ekspert, buduje zaufanie i nowe lidy, ponieważ w ogóle zupełnie inne osoby klikną przykładowo i pobiorą jakiś bezpłatny e-book, w którym mogą się dowiedzieć przykładowo, jakich błędów, tak jak u mnie na przykład w networku, na Facebooku nie popełniać, albo jakie 5 kroków należy zrobić do nowego źródła dochodu w 2022 roku, albo jakiś inny problem przykładowo, problem, który rozwiązuje wasz na przykład produkt, tak? Albo również wasz network, jak przykładowo w 5 krokach wyłączyć budzik, poranny budzik na przykład, nie? I możecie tam właśnie powiedzieć coś o zarabianiu online. I dlaczego to jest też fajna bardzo metoda? Po pierwsze, budujecie w ogóle oddzielną listę kontaktów po social media, czyli budujecie swoją listę adresową. Po drugie, w ogóle zupełnie inne osoby angażujecie, ponieważ nie wszystkie osoby klikną w reklamę, która gdzieś tam będzie z propozycją właśnie wejścia na wasz profil czy dołączenia do biznesu, ale ludzie bardzo chętnie pobierają bezpłatnie jakieś takie rzeczy, tak? Inni ludzie. I oczywiście w takim e-booku, jakichś poradników, wideo i tak dalej, co chcecie, to możecie tam zrobić. Oczywiście też chodzi o to, możecie dać taki przekaz podprogowy, czyli pokazać właśnie, tak jak na przykład na przykładzie tego e-booka 5 kroków do nowego źródła dochodu w 2022 roku. Znowu pokazujecie te, jakie są w ogóle możliwości zarabiania, pokazujecie te negatywne też strony, na co w ogóle warto zwrócić uwagę, przed czym się przestrzec, czyli edukujecie i pokazujecie, że Wam faktycznie też zależy na tym, żeby te osoby coś dostały od Was więcej, żeby też nie straciły, a nie, że od razu dołączaj do mnie, dawaj do mnie, u mnie jest najlepiej, tylko właśnie edukujecie, a podprogowo to oczywiście i tak zadziała, że ta osoba doceni, że daliście jej wartość i faktycznie możecie powiedzieć, że ja przykładowo dołączyłem do takiego projektu i się tutaj super odnajduję i tak dalej, prowadzę taki zespół i tyle. Przykładowo, jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, to załóżmy tutaj masz przekierowania do moich mediów społecznościowych i załóżmy usłyszymy się po drugiej stronie, tak? I tyle. Czyli fajnie gdzieś nam dajemy tą wartość, osoba oczywiście nam bardziej może zaufać, czuje, że ona już coś od nas dostała, no i zdecydowanie chętniej się do nas wtedy odezwie, tak? Także to jest mega też fajne i oczywiście tak, jeżeli chodzi o budowanie w ogóle listy kontaktów poza social media, oczywiście dzięki social media, ale później przekierujemy ten ruch tak jakby na zewnątrz, no to tutaj macie bezpłatne narzędzie MailerLite, ewentualnie MailChimp, to są narzędzia bezpłatne. MailerLite większość jest chyba do 1000 kontaktów bezpłatnie, MailChimp chyba do 2000, no a takie narzędzie już płatne, za które się płacą chyba 40 zł, ono jest w 100% po polsku, jest takie bardzo, znaczy w sumie MailerLite też jest spoko, ale GetResponse jest już tak jakby bardziej troszkę
taki bardziej intuicyjny. GetResponse kosztuje chyba tam 40 zł i tam właśnie fajnie, bo można sobie właśnie zrobić takiego, użyć takiego e-booka i poustawiać też automatyzację, czyli że osoba pobierze e-booka, dostanie go na maila i przykładowo możesz ustawić, że za dzień później dostanie od was maila, przykładowo cześć, jak tam podobał ci się e-book, no nie? Co z niego, załóżmy, wyniosłeś i tak dalej i zostawić przykładowo i załóżmy, napisz, odpowiedz na tego maila, no nie? I oczywiście później w kolejnych sekwencjach mailowych można również te osoby dawać wartość i bodźcować, tak? To jest też super narzędzie do prowadzenia swojego biznesu. No i właśnie tak jak mówię, no bardzo mało osób tak naprawdę w networku w ogóle ma jakiegoś e-booka czy poradnik i tak dalej. A jeżeli mało osób ma, no to znaczy, że macie pole do popisu, tak? Więc tutaj oczywiście wiadomo, że to jest też temat, w który to nie będę się wgłębiał, bo to jest, wiadomo, że tam dużo więcej tych szczegółów technicznych, ale e-booka każdy z was naprawdę może stworzyć jakiegoś dostosowanego pod swoją grupę docelową, rozwiązującego jakiś konkretny problem. To bardzo fajnie wizerunkowo na pewno zadziała. Także dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. No, liczyłem, że będzie godzina, widzę, że jest półtorej, ale mam nadzieję, że nie śpicie, mam nadzieję, że jesteście tutaj, że było wartościowo, także ja z całego serca dziękuję. Po więcej oczywiście zapraszam na swoje social media oraz na stronę tajsieciemisko.pl. Także bardzo dziękuję jeszcze raz, że miałem tutaj możliwość podzielić się gdzieś tam swoją wiedzą. No i cóż, życzę Wam powodzenia oczywiście, życzę Wam wdrażania przede wszystkim i jak najwspanialszych efektów. Bardzo dziękuję.